Program zawiera treści przeznaczone dla osób pełnoletnich. Wszystkie treści przedstawione w programie są prywatnymi opiniami zaproszonych gości. Ci powiedzieć, że ja się zawsze szykuję na ten odcinek tak wyjątkowo. Zakładam koszulę, prasuję przede wszystkim koszulę, zakładam ją, żeby wyglądać elegancko. Czekaj, to jak kota zdejmy z siebie. Czekamy co roku na ten odcinek, który robimy razem z Tomkiem Gopem. Cześć Tomek. Badum. Dzień dobry. Badum trzy. Miło mi, niezmiennie miło, szalenie miło, fantastycznie miło być. Cieszę się, że z nami jesteś, tak, w prawdziwej tak, telewizji takiej. Prawdziwej. Mamy, pozdrawiam żonę, córeczkę. Prawdziwej, namacalnej telewizji. Także Tomasz Gop. Radosław Zieliński. Radosław Nałęcz. Dziękuję pięknie. I robimy Faux Paux X Przegrani, czyli podsumowanie 2020 roku. Najlepsze podsumowanie w Polsce. Tak jest. Śmiało można powiedzieć. Zapraszamy. Polsat Games w Polsce i w Polsat Games. Zapraszamy. Badum. Niech to wybrzmi. No dobrze, wybrzmiało, to możemy teraz my sobie pogadać, bo w zeszłym roku faktycznie nieco nas zabrakło w tym podsumowaniu, bo tak skupiliśmy się na gościach, chociaż goście również będą, a my sobie pogadamy w tej pierwszej części, bo będziemy omawiać jakby z gośćmi trzy rzeczy. Hit 2020, wtopa 2020 i oczekiwania względem 2021 roku. Ale w tej naszej giereczkowej branży się sporo wydarzyło w 2020 roku. Oj, sporo jest. Mamy takie cztery, właściwie, nie wiem jak to nazwać, kamienie milowe, które chciałbym omówić. Mamy sporo tematów, zaczynając od tego, że rok 2020 dla wszystkich był zły, w większości był zły, a dla naszej branży był, kurczę, super. Bo niestety okazało się, że nasza branża idealnie się wpasowuje w tematy takie, kiedy wszyscy na przykład muszą siedzieć w domu. Siedzieć w domu, tak. Bo umówmy się, że z naszej branży się żartuje, że to my jesteśmy tymi norniczami, tak, które siedzą grać w grę. Piwniczakami. Te, które siedziały i są gotowe na apokalipsę. I ja nie ukrywam, że najbardziej oddającym całą tę sytuację memem, jakiego widziałem w tym roku, to było takie... Ha? Kwarantanna? Kiedy dowiadujesz się, że kwarantanna jest twoim normalnym stylem życia. No tak. No i to jest dokładnie no tak. Z mojej perspektywy. Temat tak. Numer jeden. Wpływ pandemii, wpływ tego wszystkiego, co się działo z koronawirusem właśnie na branżę gier. Wy panowie pracujecie obaj w branży gier. Ty też tak, pracujesz już w branży gier. Sporo powiedzieć, ale tworzycie gry. Ja o grach opowiadam, gram w te gry, natomiast wy tworzycie gry i możecie z tej perspektywy co nieco widzom opowiedzieć. Tomasz. Na pewno mamy dobrze, jeśli chodzi o to, co się sprzedaje, konsumuje. O, może takiego słowa powinienem użyć. Ze strony konsumenta jest też o tyle dobrze, bo teoretycznie ma więcej czasu, nie dojeżdża do pracy na to swoje tam granie. Faktycznie robienie gier jest, ma taki rynek zbytu. Tak ktoś myśli, że łatwiej ludziom będzie te gry teraz wziąć, bo mają na to więcej czasu. Ale zauważcie, co się działo na rynku, a właściwie w tym segmencie związanym z promocją gier. Wszystkie imprezy online, miejsca, gdzie nowe gry mogłyby się pokazać, czy wiadomo dlaczego ja to mówię, bo akurat przećwiczyliśmy to w tym roku, miejsca nie było dużo, była tak naprawdę jedna duża impreza, gdzie gry mogły się, E3 odwołane, jakieś GDC odwołane, nie wszystko było różowo, nie wszystko było różowo, aczkolwiek jeśli chodzi o taką czystą, no bo z perspektywy klienta, konsumenta, gracza powinniśmy patrzeć i absolutnie się pod tym podpisuję, tak, to był dobry rok. Dobry, mieli w co grać i my, jak to się mówi, mamy komu dawać, bo ludzi więcej gra. Super, to chodzi tak. Oprócz tego, że jesteśmy w giereczkowie i że jesteśmy graczami, to jesteśmy też twórcami, a niektórzy z nas są też producentami na przykład. I jakby w bardzo bezpośredni sposób miałeś do czynienia z pandemią od strony produkcyjno-organizacyjnej. I jakbyś mógł nam opowiedzieć, bo ja jestem tutaj tak naprawdę tym end-userem. Mnie po prostu przesadzono z jednego miejsca w pracy do domu, tak, zawieziono mi tam komputery i w ten sposób, żeśmy zaczęli pracować od marca, dokładnie o ile pamiętam, od moich urodzin, 15 marca, czyli dokładnie sieńko. Tak. Które były cały czas, wiesz co, przekładane, jak, zrobili. Wiesz, premiera gry. W przyszłym roku może będę miał urodziny. Powiedz mi, jak to wygląda od strony osoby, która zajmuje się tym takim backendem bardziej studyjnym? Jak wyglądało przenoszenie
doświadczenie, jakie to jest obciążenie dla studia, jak to wygląda właśnie? Na początku było dużo trudniej, dlatego że ludzie nie byli przygotowani o rany już i to tak nie wiadomo na ile. Niektórzy mówią, a na tydzień wrócimy. Ja sam przed krzesło kupiłem dopiero w sierpniu chyba, bo dotarło do mojego zakutego łba, że jednak już trochę posiedzimy. I to była pierwsza bariera, którą trzeba było pokonać, czyli to jednak potrwa. Hej, hej, jakby weź się ustaw z tym, nie rób prowizorki. Nie rób mentalnie przygotuj się na to, że nie będziesz siedział tutaj tydzień, tak. Tylko pół roku. Na początku to w ogóle jechaliśmy na fali takiego pospolitego ruszenia. Te komputery, pamiętam, jak żeśmy rozwozili. To było faktycznie tak, że to wszystko jakoś tak jeszcze z energią było. Z czasem było tak, coraz więcej tego siedzenia w domu. Na początku w ogóle fajnie, mogę robić to, co uwielbiam z miejsca, które uwielbiam ekstra. No potem zaczęło się, że rozmawia się z płaskimi monitorami cały dzień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było coraz ciężej. I teraz już jest tak, że gdybyśmy mieli, nie wracamy jeszcze z oczywistych względów, ale gdybyśmy mieli wracać na przykład wszyscy do biur, to już na pewno nie byłoby to z taką energią. Na pewno byłaby to dużo bardziej rzemieślnicza, ciężka, żmudna praca, nie? Także... Czy trochę sugerujesz, że się przyzwyczailiśmy odrobinę do tego? Właśnie nie. To znaczy na początku myśleliśmy, że będzie nam się łatwo przyzwyczaić, bo to było takie łatwe po masełku, jak wy to mówicie, ale wydaje mi się, że w tej chwili zaczynają tryby zgrzytać, w tym sensie, że zmęczenie materiału. Ono jednak potrzeba tego kontaktu na żywo, prawda? Tak. Żeby jednak przyjść, tak. Nawet ten łokietek zbić, ale jednak, tak. Żeby się zobaczyć. Tak. Natomiast, ale produkcyjnie da się zrobić grę zdalnie. Tak, da się robić. Narzędzia są. Ja na przykład największy problem z zespołem, chociażby z którym w Hogach mam okazję pracować, jest taki, że my gry dowieziemy, my to robimy i robimy te comiesięczne milestone, jak to się mówi, to wszystko faktycznie idzie sprawnie, jeśli chodzi o tą rzemieślniczą część, ale ludzie, a szczególnie nie wiem, jak jest w innych firmach, ale w Hogach na przykład zawsze team spirit tak zwany, tak. To była podstawa i to cierpi. Tego się nie da przez monitor w 100% zachować. Zwłaszcza, że akurat nasza firma zawsze była bardzo mocno nastawiona na ten taki właśnie to jest trudne. Zżycie to się jest trudne z ludźmi. Tak, i zapamiętam ten 2020. Natomiast słuchajcie, sama pandemia, jak to wpływa trochę tak z drugiej strony na przykład badanie opinii graczy, kiedy już wydajemy grę, kiedy ta data premiery właśnie w tej pandemii się wydarzyła. Cały proces, czyli robienie recenzji, zapraszanie ludzi na eventy, targi, promocja, marketing, aż po prostu sprawdzenie, czy ta nasza gra wyszła, czy jest wszystko w porządku, jakieś takie bardziej już fokusowe badania. To wszystko jakby utrudniło cały proces zbierania takiego feedbacku, zbierania informacji twórcom. To ja akurat żadnej gry w tym roku nie kończyłem, także nie wiem, ale z tego co widzę, to z promocją na pewno jest ciężej. Ona przed samą premierą ma ogromne znaczenie, bo to wszystko jest przesyt. Wszystko online, wszystko się dzieje i ludzie to oglądają. Ze zbieraniem feedbacku nie wiem. Gdybym miał zgadywać, to wydaje mi się, że te kanały, które były używane są, a nawet więcej ludzi przy nich siedzi i dłużej, bo to jest to samo. Także nie wiem, czy akurat tutaj jest jakaś różnica. Przynajmniej ja jej nie zauważyłem. Recenzje jak były, są i będą pewnie. Trochę gorzej z eventami, prawda? No, prasowymi na przykład. Tak. Tak? Bo trochę inaczej trzeba to zorganizować. Robić stylizowany, nie wiem, na średniowiecze event w kafejce, która jest przystrojona na ok, takie rzeczy się robiła. Na plagę, jak to proste, no średniowiecze, wrzucasz tam szczury, walisz tam jakiegoś tego Antraxa i że plaga jest. No i nie pójdziesz. Słuchaj, no nie, plaga. Nie pójdziesz. Wspominaliśmy o tych odwołanych eventach. Jak wam się wydaje? E3 wróci, Gamescom wróci? W tym roku? Znaczy w 21, tak? Albo no o tak mówimy. No. Wydaje mi się, że któryś event w tym roku ma szansę się wydarzyć. Moim zdaniem Gamescom wróci. Pierwszy kwartał nie, drugi kwartał bardzo nieprawdopodobne. Druga połowa... Może się zacząć coś dziać. Gamescom albo od PAX-u w Seattle. Gamescom to może być pierwszy, na który bym jakiekolwiek pieniądze postawił. Przy czym nie jestem pewien, bo Gamescom ma jedną zasadniczą wadę. Tam jest 500 000 ludzi i to jest bardzo, bardzo niefajne miejsce na jakby... Więc Gamescom flu to jest określenie, które my osobiście znamy od lat i każdy, kto jeździł na Gamescom zawodowo, wie doskonale, że po Gamescomie dostaje się grypy. Więc tym bardziej bałbym się, że jednak to byłoby taki petry. Tak, słowo flu jest słowem zakazanym. Natomiast sądzę, że od PAX-u już mogą się zacząć te... Od tego drugiego, spać Seattle, który jest we wrześniu. Polskie eventy, PGA. No PGA ma szansę. PGA ma szansę. Znaczy, no wiesz, no, my przecież kurczę palcem na wodzie, my tutaj robimy, nie? Ale tak, wypłaszczyliśmy już. A czy, słuchajcie, wiecie, ja wam powiem szczerze, ja mam taką tajną teorię, że w momencie, kiedy ta szczepionka już trafi na, że tak powiem, publicznie, to niezależnie od tego, czy ona zadziała, czy nie zadziała, czy się zmniejszy, czy się nie zmniejszy, cały świat uzna, jest szczepionka, otwieramy się i żyjemy dalej. Niezależnie od
skutków. Ja mam to nie takie będzie przeczucie. Najgorsze. To nie będzie najgorsze. Znaczy, paru naszych znajomych, naszych znajomych, którzy odeszli w trakcie tego roku, mogłoby mieć na ten temat inne zdanie, ale zobaczymy. No, granie w chmurze, to jest ten drugi temat, który chciałbym poruszyć. Tomek się zatarł ręce. Nie wierzyliśmy, albo ciężko było nam uwierzyć, czy to działa. Opieraliśmy swoją wiedzę o na przykład informacje prasowe, ale też mamy szybką technologię tutaj w studiu i możemy sobie w Cyberpunka program 5G na przykład połączyć się z Game Passem albo z GeForce Now i zagrać w takim zestawie, że jest pad podpięty do telefonu. Tomasz, grałeś w chmurze? Co sądzisz w ogóle o tej idei? Moja przygoda z graniem niestacjonarnym to się w ogóle zaczęła od tego, że Vitą się łączyłem z PS4 ze 2 lata temu. I to jeszcze wtedy nie było to zupełnie. Potem próbowałem paru prototypów i zupełnie jeszcze nie było to. Od paru dni, odkąd w Polsce jest Stadia, miałem okazję spróbować. I najpierw spróbowałem na komputerze, który kablem był podpięty, Rewelka. Czy to HD, czy 4K, naprawdę płynnie chodzi i nawet input lag mi w ogóle nie przeszkadzał. Byłem oczarowany, potem spróbowałem na Wi-Fi. Może u mnie w domu jest słabe Wi-Fi, to jest możliwe. Jeszcze to nie jest dla mnie Wi-Fi friendly, że tak powiem, ale moment, w którym po kablu można już grać w chmurze, w szczególności ja mam takie doświadczenie, że mi się to już udało, pewnie będę korzystał ze Stadii. Granica, masa krytyczna została dla mnie przekroczona. To jest chyba najważniejsza dobra wiadomość. I wyobraź sobie, że my tutaj operujemy hasłami Wi-Fi, natomiast mamy na przykład szybki już mobilny internet. Tak. Teraz właściwie możemy wziąć sobie komórkę w kieszeń i zagrać w dowolnym miejscu, gdzie oczywiście są odpowiednie spełnione warunki. To tak. Techniczne i gramy w... Lepsze od Wi-Fi jest nieraz. Takie gry. No jest właśnie, które... zdecydowanie lepsze. Słuchajcie, w życiu bym nie pomyślał, że to kiedykolwiek się zdarzy, że będę miał te wysokobudżetowe gry w kieszeni. Ja nie będę ukrywał, że ja się stałem believerem w granie w chmurze w momencie, kiedy zacząłem grać na tym, no bo rzeczywiście to działało. Natomiast co mnie bardzo zaskoczyło przy premierze Cyberpunka, że to żeśmy mieli chwileczkę rozmowy przed programem z tobą, Tomek, o tym, że bardzo wielu moich znajomych zadeklarowało, że będzie grało w chmurze w Cyberpunka. Mm-hmm. I bardzo wielu z tych znajomych później bardzo chwali to granie w chmurze. Mm-hmm. W sensie i na GeForce, Radziu grał na GeForce, ludzie grali na Stadii. Nie wiem, czy ty miałeś okazję to odpalić na Stadii. Nie, ale paru znajomych... Działa. Paru znajomych, techowych takich znajomych. Działa i nie trzeba mieć sprzętu za 10 tysięcy. Dokładnie. Mhm. I jeszcze mówią, że wygląda do tego świetnie, tak? Bo tam i te RTX-y są poodpalane, także jakby jest na tym pełnym powiem wypasie. Więcej. No nie, za darmo nie, sorry. Chciałem powiedzieć, że jak się teraz na przykład zarejestrujesz, masz Stadię Pro przez miesiąc za darmo i tak dalej, ale no nie, zapomniałem, że grę. Grę jeszcze musisz kupić. No niestety Stadia akurat ma ten problem, że trzeba jeszcze tam dokupić ze swoje. No nie ma po prostu świata idealnego. No, zawsze coś, nie... zawsze coś. A przynajmniej nas utrzyma przy pracy, nam powiedział głos tutaj. Śmieszek. Mądry głos. Natomiast mówię, no jakby widać, że pękła, to co żeś powiedział, że pękła ta bariera już, że ta masa krytyczna została osiągnięta i to się zaczęło... Fajnie, że mogę tu być i to ogłosić, że mogę powiedzieć, słuchajcie, to się wydarzyło, ja tu jestem, za 10, za 20 lat, będę pamiętał, że mogliśmy tu być i w tym momencie... I to w tym momencie się działo rzeczywiście, no. Bo to się rzeczywiście dzieje teraz, w tych dniach, ludzie zaczynają odpalać te serwisy i przechodzić jakby na... Gajkaje, online, wy to pamiętacie, nie? Ja pamiętam. Nie, no nie, a tu... Ja tu nagle... Tak, i to cyber. Cyberpunk. I kiedy to przyszło, to cały czas... Cały czas próbuję w to nie wierzyć, ale niestety się nie udaje. Technologia szybkiego internetu, również mobilnego działa i można grać za pośrednictwem na przykład takiego zestawu w najfajniejsze tą gry, jakie sobie możecie wyobrazić. Słuchajcie, rok 2020, podsumowanie trwa i teraz ciąg dalszy. Trzeci temat, raz, dwa, trzy. Tak, trzeci temat, czyli technologie, nowa ale generacja, czekaj, trzeci, konsole czy trzeci, Radek? Nowej generacji. To jest rzecz, o której też musimy powiedzieć przy okazji podsumowania. Jakie konsole? No właśnie, dla mnie to jest wtopa roku. Mamy okazję, wszyscy nasi goście będą mówić o wtopach roku. Mhm. Tego. Ja tu absolutnie, na pewno wiele ludzi wspomni o cyberpunku i problemach, a właśnie nie, dla mnie nie. Dla mnie wtopą roku jest to, że bardzo chciałbym mieć PS5, nie mam go, znajomości w branży. Nie możesz go kupić. Nie mogę go kupić, odświeżam te strony i one nawet tam puste są. Nawet jak znasz ludzi w Sony, to tak. Oni też nie mogą ci pomóc. Ty się wkurzyłeś wczoraj, jak zobaczyłeś naszą koleżankę, która dumna wrzuciła. Tak, koleżanka z pracy sobie kupiła. Wrzuciła tak? Jedną z ostatnich w którejś sieci tam wyrwała, przyniósł jej kurię. No i dlaczego mi to robisz, Natalia? I powiem więcej, jeszcze w bandlu, który musiała wziąć z kamerką, której nie chciała. Z kamerką, chciała. Z drugim padem, z 70 tysiącami gier. Tak, to jedyna wersja. Nieważne. I w każdym razie chciałem
chciałem powiedzieć, że... Korwała sobie zupełnie. Pytanie jest, na ile to jest specjalnie, niespecjalnie. Ja nie wiem, czy jest sens teorii spiskowe teraz knuć, ale przecież oni wiedzieli, że będzie zapotrzebowanie. I taki gop nie może kupić w Kartoflandii gdzieś tam Tomasz, daleko. Może dlatego, jest mi przykro. Pamiętasz 2013 rok? I premierę, PlayStation 4? Ja akurat tak się złożyło, że na premierę PlayStation 4 akurat to był dokładnie moment, kiedy wróciłem z Dublina z Riota. No. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, wtedy byłem na bezrobociu, kupiłem sobie PlayStation 4 na premierę razem z Black Flagiem. I to, że kupiłem sobie to PlayStation 4 na premierę, było absolutnym cudem, bo nie było w ogóle konsol. W ogóle. Warszawa była pusta, była dokładnie jeden do jednego. Tak samo było z Xboxem wtedy? Tak. Dokładnie ta sama sytuacja. Czyli to jest ta różnica, która jest z Xboxem. Nie wiem jak z Xboxem. Nie pamiętam z Xboxem. O, pęcło. I Pęciuszek. Psy wrócisz, to się nie nauczy. Wszystko rozwaliłem, Radziu, zreperuj. Poskładam. Przepraszam. Nie pamiętam, jak było z Xboxem, bo te premiery były przesunięte wtedy, one były rozstrzelone. W sensie Xbox wychodził w innym momencie, niż wychodziło PlayStation, ale przy PlayStation było dokładnie usieńko ten sam problem. Nie było asortymentu, nie było sprzętu. Pamiętaj, że na Xboxa ale ludzie... Ale Demon's Souls, na które czekam jak dziki po prostu, bym go szarpał. A to jest też jeszcze jedno właśnie to takie moje spostrzeżenie, że nie czekałeś i nie jest dla ciebie wtopą Cyberpunk, bo ty do niego nie masz żadnego stosunku, bo ty nie będziesz w to grał. Znaczy no nie jestem jakimś wielkim fanem. To nie jest po prostu gra, na którą czekałeś, a czekałeś na konsolę i dlatego to było tak cię zabolało i dlatego też to się tak pojawia... PlayStation jest faktycznie problem, Xbox ma nieco lepszą dystrybucję. Xboxa ja w sklepach widzę, możesz, tak. Wiesz, kupić od ręki, bo to też jest rok, widzisz, w którym wychodzi nowy Xbox, ale dla mnie jeszcze taką wtopą jest dostępność, czy właściwie brak kart graficznych. Tyle się mówiło o Porsche, że to cuda. Nie wcale nie nao tak naprawdę. Prawda? Że to jest po prostu, no, ja chcę. Premiera była we wrześniu, nie? To kosztuje straszne pieniądze, ja mówię, weźcie już ode mnie te pieniądze, już wyciągam, już po prostu nie masz w co rzucać. Bo ja się, wiesz, szykowałem też na Cyberpunka, bo nie zakładałem, że ta gra pójdzie mi dobrze na moim PlayStation 4, tak? Ja wiedziałem, że ta gra będzie wymagała. Jak to przecież powiedzieli przecież, że działa zaskakująco dobrze. Zaskakująco dobrze, ale ja chciałem najlepiej, żeby działała na moim komputerze, tak? No i niestety Język zamówiłem. Korzyści Radosława Nałęcza. Zamówiłem i cały czas otrzymuję od sklepu, nie powiem nazwy, informację, przepraszam, no mamy, jest pan 70 w kolejce. No tak jak w tym GeForce Now jest pan 800 w kolejce. Mój kolega kupił, kiedy była premiera, wrzesień czy październik? Czego? GeForce'ów. 3080. To ja niestety. Jakoś chyba wrzesień, październik. Powiedzmy, że przełom września i października krakowskim targiem. Kolega zapisał się na listę, on jest Brytanijczyk. Wielki Brytan jest z niego, w sensie, że wyemigrował. Wielki Brytan. Czeka od tego przełomu września, października do teraz. Jest, zdaje się, że obecnie chyba 600 w kolejce. No. Tak, jest to tak, jakby mówi wszystko, a ja czekam na jego kartę, bo on miał mi odsprzedać swoją kartę. Hagi, sprzedaj mi kartę. Wieszamy psy na PlayStation, a jednak GeForce też ale serio, nie uwierzę, że nie wiem, nie ma krzemu do wyprodukowania. Nie, moim zdaniem to było z rozmysłem. Plastiku do obudów PS5 nie ma, no nie uwierzę w to. A co ty z tymi kartami? Ale wiesz co, z kartami nie, z kartami zaskakująco jest troszeczkę inna sytuacja, bo zdaje się, że tam są troszeczkę, tam są jakieś inne składniki, zdaje się, że trochę. Inny krzem. Znaczy nie, ja wiem, że jakoś były problemy z dostępnością części po prostu do kart. Ale nie takie, że 600 w kolejce. Ale, no, ale też no, ja nie wierzę w to. Znaczy, absolutnie, moim zdaniem to jest... CEO firmy musi każdą kartę dotknąć. Wiecie, że teraz zrobili Apple te iPony z kawałkiem swetra Jobsa? W obudowie? Naprawdę. Jakaś rosyjska firma, która zdobi rzeczy, wzięła, pocięła jego sweterek na gajdę. Jak to ktoś napisał, czy to już jest religia drugiego stopnia? Tak. Religia, cyberpunk. Przepraszam, nie religia. Ojej. To jest cyberpunk. To jest totalny cyberpunk. Zamykamy temat numer 3, czyli konsole nowej generacji. Jest jeszcze temat premiery 2020. Tak, wpisałem roboczo, ale tutaj chodzi o nasze gry roku, nasze poszczególne jakby takie... Śmiało, ja mogę na końcu. Mamy jeszcze kilka minut tej części, ja zacznę zanim tym razem łączyć się z naszymi gośćmi, więc proszę bardzo, Tadeusz, już twoja gra roku. I mam problem, bo nie mam jednej gry roku, mam ich kilka, bo w kilka grałem i kilka mi się podobało. Na pewno Among Us i uważam, że jest to jedno z większych wydarzeń w gamingu w ostatnich latach. Jeszcze sprawdzę na Switchu. Bo jest to... Można na telefonie zawsze zagrać, bo jest to gra, która nie jest do końca... Znaczy, to jest taka... Prawie nie gra. Jest zrobiona za fistaszki, wygląda prześmiesznie prosto, a okazuje się, że jest tam taka głębia i takiej ilości nieprawdopodobne pokłady gameplayu wynikające z tych interakcji pomiędzy ludźmi. Ja jestem absolutnym wariatem, jeżeli chodzi o emergent gameplay, to jest moja ulubiona... I multi.
Ty też jesteś multiczkowy. Bo to się łączy. Multi się bardzo, jakby Emergent bardzo jest zawarty w multi, bo tam się dzieją te same sytuacje, prawda? I przez to ten Among mi tak siadł, że to jest właśnie gra, która zasadza się na ludziach, a nie na mechanikach. Bardzo siadł mi Ghost of Tsushima i ostatni Spider-Man, bo ja lubię open worldy, lubię sobie po nich biegać. I kurczę, no jednak... Ostatni, czyli Morales? Nie. Tak. Morales, najnowszy, tak. Jest lepszy niż pierwszy, jest gorszą historią, w sensie jest krótszy, mniej tam akcji, mniej przerywników, ale jest też lepszy gameplayowo, no i jednak gdzieś bym tam wrzucił Cyberpunka, bo Cyberpunk mimo swoich problemów i mimo tego, że zaliczam go do wtopy roku, bo dla mnie to jest wtopa roku, nie konsole, ale zgadzam się jakby. Tak, nie, no oczywiście, no o tym mówię, no wydanie tej gry w formie takiej, jakiej został wydany, natomiast jednocześnie tak jak mówiłem, wczoraj o godzinie 1:55 odpaliłem na... Jeszcze sobie pogram 10 minut, skończę questa. O godzinie 3 miałem tak straszny ból pupki, że muszę wyłączyć i wstać do tej roboty. I wstać, i tak, iść spać, żeby wstać na rano. W tym momencie jakby stwierdziłem, że tak, to jest jedna z tych... A, no i oczywiście The Last of Us, bo to była to, co powiedział nam Szymon. Dobra. Przepraszam, to, co powie nam Szymon, bo widzicie, bo to jest, wiecie... To jest magia telewizji. Magia telewizji. The Last of Us, bo to jest gra, która na mnie zrobiła kolosalne wrażenie, o której bardzo dużo myślałem i bardzo dużo myślałem o tym, o czym ona opowiada i jak opowiada. I dlatego była dla mnie ważna. Dobra. Tomek? Ja krótko w takim razie. Bardzo dużo na początku roku grałem w Borderlands 3, ale moje Borderlands 3 to było w zeszłym roku. Potem zrobiłem sobie pół roku albo i dłużej deskorolkowego. Najpierw odświeżyłem Skate'a 3, bo czekałem na rzeczy. Potem wszedł i Tony i Skater XL w tym roku też bardzo ten. I obydwie te gry ograłem w jakimś tam zakresie. Jak to bardzo deskorol. To jest dobra gra, to jest gra bez gry. Znaczy, ani fabuła, niczego nie ma. Dobry taki sandbox, jak ktoś lubi. Za pełną cenę tego nie kupi, nie fan deskorolkówek. Zawiodłem się, że nie wyszedł na Switcha, bo tam jakieś komunikacyjnie coś im nie poszło. Niemniej jednak ciągle dla mnie rok deskorolkowy. Żałuję, że nie był to dla mnie rok Demon's Souls, o czym już. No ale to niestety przez... Bardzo krótko. To mój 2020. Masz minutę, Radziu. Słuchajcie, no mam minutę. No to ja jestem niepoprawny i ja jestem po prostu zakochany w cyberze i to był taki cyberpunk, na który czekam. Widzę te błędy, nie przeszkadzają mi te błędy. Jestem po prostu tak zakochany w tej grze, że mógłbym widzieć w tym partnerze albo w partnerce milion po prostu niedoróbek, ale ja cały czas będę kochał tego cyberpunka. Ważne, żeby te minusy nie przekroczyli, nie przesunęły nam plusów. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że świetnie się bawiłem na początku roku, kiedy wyszedł Doom Eternal i po prostu jakie tam było fajne łupanko tych demonów. No po prostu zaczęło się to idealnie, jeżeli chodzi o rok. A toś mnie zachęcił, bo ja go na Switchu mam ochotę spróbować. A to się tak grało. Jeszcze jeden tytuł, Wasteland 3. To też taki po prostu... No popatrz, jeden z tych 5 ludzi na świecie, który... Serio? Tak. O, Radziu! Zobacz, on gra w turówki. Lubię i Brian Fargo i tak dalej. No, kochany tak, chłopak. Niepoprawny. Jedna z tych gier, którą trzeba chcieć polubić, ale jak już zechcesz, to... Ziomeczek, który kocha po prostu tego rodzaju gry. No. Twój Fallout. The Last of Us i Ghost of Tsushima. Jasne, grałem, też zachwycały. When the world ended, they tried to bring some order to what was left of Arizona. But then, the Cochise AI woke up, and they found themselves in a fight to the death with its robot army. Witajcie, strażnicy! Pora na przygodę! Tym razem w ramach naszego recenzenckiego cyklu Nowa Gra Plus w Polsat Games zajmiemy się grą Wasteland 3. Do trwającej zaledwie kilka godzin wersji demonstracyjnej usiadłem z wypiekami na twarzy, przede wszystkim z uwagi na sentyment do poprzednich części serii oraz generalnie dlatego, że gry osadzone w postapokaliptycznej, alternatywnej rzeczywistości są bliskie mojemu sercu. Na dzień dobry zostałem poczęstowany niezwykle klimatycznym cinematikiem, którego fragmenty widzicie właśnie teraz na ekranie. Ważne, że graliśmy w tym roku, tak? Tak jest. Udało się. Mamy 3 sekundy na to, żeby zakończyć ten segment, więc słuchajcie, zaraz zapraszamy naszych gości i będziemy rozmawiali o tym, co się wydarzyło w tym roku, jakie były najlepsze gry, jakie były największe wtopy i na to czekamy w 2021. Masełko prosimy teraz i margarynę.
To co, masełkiem nasmarowani możemy przystąpić do tego, co i na co czekaliśmy przez cały rok, czyli od ostatniego podsumowania. Jest z nami Karol Zajączkowski, 11 Bit Studios. Cześć. Cześć Karol. I co? Moje pytanie, ja zacznę. Hit 2020 roku. Możesz powiedzieć o grze, możesz powiedzieć o wydarzeniu. Do ciebie należy wybór. Ja tu akurat delikatną profilię będę uprawiał, bo przyznam się, że nie ograłem wielu gier nowych, bo czekałem na generację i miałem nadzieję, że to gdzieś tak naprawdę wyjdzie w zdaniu. To jest bardzo ważne. Więc dla mnie najlepszą grą tego roku, jeżeli patrzę na to, ile czasu poświęciłem, to są dodatki do Borderlandsów. Bo w tej chwili nie kończy. Są naprawdę niezłe. Jeżeli ktoś grał w tę grę, to wyjaram. Wszystkie takie nowości jakby patrząc co się dzieje, patrząc jak one wyglądają, to chyba jest zadowolony, że tam z ich pytaniem, bo jest słaby profil. Nic tegorocznego nie miałeś czasu przyciąć? Znaczy, tyle takiego jakby obowiązku zawodowego, jestem na bieżąco, tak i wiem, czy już ma i oglądałem The Last of Us, ale chciałem też sobie chwilę, miałem nadzieję, że kupię konsolę jesienią, ale no Bóg nie chciał i los tak nie chciał, że miał konsolę w tym roku najwidoczniej, bo nie ma ich w sklepach, więc musiałem odłożyć na kolejny rok i dlatego wróciłem do tych Borderlandsów, no więc to są ciężkie czasy dla ludzi chcących grać w nowe gry, bo nie ma na czym nie grać. The Last of Us, część druga, wybrana grą roku. Zgadzasz się z tą opinią? Ja mam taki problem. Jedynka była super i mega dobrze ją wspominam i to faktycznie był taki game changer trochę i zdefiniował wiele rzeczy. Natomiast jakby ja mam już patrzenie jakieś, nie wiem, może jestem starym, po prostu już cynicznym dziadem powoli, ale jak widzę, jaka jest drama wokół jakiejś gry i to jakby nie dotyczy już bezpośrednio samej zawartości merytorycznej gry, rozgrywki, tylko jakichś takich różnych klimatów obok, to mnie to aż odstręcza, żeby w ogóle dotykać tego tak jakby. I The Last of Us od początku, prawda, jest o ten homoseksualizm postaci, jakieś różne inne historie, czy jest dobre, czy jest złe. I to mnie jakoś tak nie smaczyło, w sensie zamęt, że dałem sobie chwilę, żeby zagrać w tę grę. Znów mam ją zamiar nadrobić w przyszłym roku. Jeżeli jest tak dobra jak jedynka, to rozumiem to i się zgadzam, natomiast jakby nie pograłem na tyle, że mógł to ocenić po prostu. No. No dobra, to ja w takim razie przekazuję głos Tadeuszowi już tak prawilnie. Ja to się lubię żenować, więc ja cię zapytam o to, jaka była największa fopa tego roku. Największa wtopa branżowa, nie twoja, to przerobimy jak do nas przyjdziesz. Największa branżowa wtopa roku. Jest czego wybierać. No to pewnie jeszcze tydzień temu bym miał inną odpowiedź na to pytanie, natomiast w kontekście tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dni przy okazji Cyberpunka, no to jest dla mnie wielka jakaś zagadka, tak? W sensie jakby to, że ja jestem do środka, więc ja rozumiem, że gra na materiałach marketingowych wygląda tak, a w życiu wygląda trochę inaczej, bo tak jakby już jest, tak? Natomiast jakby nie wiem trochę, jakie były oczekiwania ludzi, którzy wiedzieli, jak ta gra wygląda, czego oni się spodziewali, jak będzie reakcja graczy, tak? No bo wiadomo było, że jeżeli gra wygląda tak, jak wygląda w dniu premiery na tych konsolach, mówię o starym PlayStation czy o starym Xboxie, no to wiadomo, że ludzie się, nie używając brzydkich słów, zirytują tak jakby, tak? I nie byli moim zdaniem przygotowani na to, bo jakby ten rant i ten jakby wypluwanie jadu, który jest, już nie mówię o skrajnych przypadkach, jak się tam grożenia śmiercią, bo to jest przeginka w drugą stronę, tak jakby, ale to, że gra, no ludzie, którzy są karmieni od 8 lat jakąś wizją gry i dostają ją na konsoli takiej, a nie innej, gdy masz dedykowaną edycję Cyberpunka, Xboxa itd., itd. i dostajesz na końcu coś takiego, to ja rozumiem, czemu ludzie się wkurzyli, tak jakby, ale znów, można to było pewnie rozegrać lepiej komunikacyjnie, bo potem znów, bo dopiero co wyszła premiera, gra wyszła średnio, pojawia się to całe zamieszanie związane ze zwrotami, tak jakby, gdzie wszyscy je zinterpretowali, że okej, to w takim razie jest jakiś specjalny deal pomiędzy CD Projektem, a PlayStation, a Microsoftem, co do tych zwrotów, tak, ogłaszają to, za chwilę się okazuje, że Sony mówi, że nic takiego nie ma miejsca i jakby procedura zwrotów jest taka jak zawsze, czyli w zasadzie żadna, bo jeżeli się ściągnęło grę, to nie można jej zwrócić. I to ja po prostu trochę jakby nie wiem, skąd się wzięła taka niekonsekwencja, bo by można było przewidzieć chyba trochę, że będą problemy, bo każdy wie, jak gracze reagują na gry, które działają słabo i po prostu mieć jakiś na to plan B, a teraz jest, mam wrażenie, trochę takich nerwowych reakcji. No i to jakby się przykłada na kolej, tak, bo jest nerwowa reakcja ludzi, więc jest nerwowa reakcja giełdy, więc jest nerwowa reakcja kogoś tam. I tak naprawdę, no, wydaje mi się, że problem jest taki, że gra na PC-cie, z tego co słyszałem, jest naprawdę niezła, bo też jeszcze nie odpaliłem do końca.
I szkoda, że przez to całe takie zamieszanie, które się zrobiło wokół starych platform, to po prostu jakby no, traci tak jakby, no, bo byłaby super premier roku, ludzie czekali 8 lat na to, a teraz się okazuje, że są zawiedzeni. I trochę szkoda, tak, bo zmarnowany potencjał, a nawet jeżeli dało się zobaczyć, że będą problemy, to wydaje mi się, że można było jakby lepiej się do tego przygotować, tak? Bo jeżeli ta gra tak wygląda jak teraz, to to nie jest coś, co się okazało wczoraj. To nie jest jakby, wiecie, ciasto, które się wkłada do pieca, za czym co wyrośnie za godzinę. Tylko jakby jesteś świadom tego, że gra ma taki, a nie inny performance. Czemu przeszła CR-ta, też nie wiadomo, to jest inne pytanie. Ale w takim razie można było jakoś, spodziewając się tych problemów, można było wymyśleć, jak na nie zareagujemy, tak? A mam wrażenie, że w tym wypadku to jest po prostu jakaś taka bardzo reaktywna polityka. Co akurat wybuchnie, to próbują coś zrobić. I no ja wiem, jak jest, tak? Akcje poleciały w dół, CD Projekt z takiego ulubionego dziecka graczy i tam Wonderboya i w ogóle też jakby no, ostatnio są głównie wieszone psy na nich. I trochę szkoda, tak? Bo to jest wizerunek, który trzeba będzie jeszcze latami naprawiać. No. Bardzo mi się podobała, Karol, twoja odpowiedź, bo to jest dokładnie sienko to, co ja też uważam na temat tej całej sytuacji, zwłaszcza to, co żeś powiedział o tej straconej szansie i o jakimś takim zmarnowanym potencjale. Ja bardzo liczyłem, że Cyberpunk trafi do mainstreamu przez to, bo te reklamy, bo stał się nagle obecny i bardzo się boję, że oni mogli teraz to troszeczkę spalić. A dobra, przejdźmy do następnego pytania. Tomasz. No bo Karol, wiemy, że w 2021 Borderlands 4 nie wyjdzie. To nie ma wątpliwości co do czego. Ja też bym bardzo chciał. Ale jeśli nie Borderlands 4, to na co czekasz, mój drogi, w 2021? To nie musi być gra zresztą, ale gry jestem najbardziej ciekaw. To ja akurat powiem tak przewrotnie, że przez ostatnie dwa lata najwięcej czasu mi zajęło gry takie multiplayerowe, ale z naciskiem na Modern Warfare ostatnie. No, miałem jakby setki godzin przegrane z ziomkami z pracy, grałem z różnymi innymi ziomkami poznanymi i to była dla mnie najlepsza gra multiplayerowa, taka typowa strzelanka od lat. No niestety w tym roku Call of Duty się nie udało zupełnie multiplayerowo moim zdaniem. W związku z tym to, na co ja liczę w przyszłym roku, to jest albo B, jakieś naprawdę fajne Call of Duty. Tak, w przyszłym roku robi je chyba Sledgehammer, tak mi się wydaje. Więc mam nadzieję, że będzie lepsze niż to, co do tej pory dowieźli. A jak nie, to generalnie będzie nowy Battlefield, tak? I to też jakby jako dziecko wychowane na starych Battlefieldach też mam nadzieję, że jakiś nastąpi wielki powrót w chwale, bo ostatni Battlefield też był taki sobie i mam nadzieję, że będzie jakieś odwrócenie pracy, tak? No jest sporo settingów, w których te gry można umieścić, więc ja liczę, że przyszłej jesieni po prostu będę mógł znowu wskoczyć na serwery i strzelać się z licealistami z całego świata. Ja mam nadzieję, że będzie 2143 w końcu. Czyli business as usual. Czekasz na to, na co można się tego spodziewać, ale masz nadzieję, że egzekucja będzie taka, jak wszyscy oczekujemy. Bardzo fajnie. No. Że sobie tego życzę. Zarządzanie oczekiwaniami. Dziękujemy ci, Karol, dziękujemy bardzo serdecznie, a my będziemy powoli przenosili się do naszego następnego gościa. Tak jest. A naszym następnym gościem jest Rok, czyli Remigiusz Maciaszek. Cześć, Rok, bardzo miło mi cię widzieć, słyszeć, stary znajomy. Od dojrzałego człowieka do dojrzałego człowieka chciałem cię tak po przyjacielsku zapytać, czy ten rok według ciebie był rok solid czy rok bottom? Boomer alert! Boomerstwo! Wiesz co, to nie był zły rok. Ja dosyć dobrze się bawiłem. Miałem takie momenty, jeżeli chodzi o gry, że miałem poczucie, że cały czas czekam, bo w zasadzie w końcówce roku zaczęły się dziać rzeczy wielkie. Wyszła konsola nowej generacji i od Microsoftu, i od PlayStation. To był taki ważny moment, ale on się wydarzał dopiero pod sam koniec. Więc cały ten rok 2020 był taki, no wszyscy wiemy, jaki był 2020. Zwieńczenie było odrobinę bardziej radosne. No dobrze, no to super, tylko to jeszcze, żeby formalności stało się zadość, powiedz, co twoją roku grą jest. Jak to, to jest... Joda mi... On dzisiaj ciśnie, że twoją grą roku jest. Dobra, jedźmy na tym wózku. To jest pytanie, które z jednej strony jest bardzo proste, bo mi łatwo wskazać tę grę, natomiast jakby te premiery się rozciągały bardzo mocno, właściwie do samego grudnia, ta końcówka roku i normalnie w takich tradycyjnych wyborach gier, te, które wyszły w grudniu, w listopadzie się chyba nie kwalifikują, ale rozumiem, że możemy sobie pozwolić na takie premiery, tak? Ja tak zrobiłem rok temu, także absolutnie.
Więc no, dla mnie Cyberpunk 2077 był absolutną premierą roku. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. Gdyby nie Cyberpunk, to Miles Morales, Spider-Man by taką premierą roku został. Obie gry są cudowne, ale Cyberpunk spełnia wszystkie moje potrzeby, jeżeli chodzi o wirtualne światy. Ma trochę niedociągnięć i ja jestem tego świadom, ale to ja miałem taki poziom nahypowania, że w zasadzie są dwa poziomy nahypowania. Pierwszy to jest taki poziom, że dostajesz grę i choćby nie wiem, jak ona była dobra, to i tak jesteś niezadowolony, bo oczekiwałeś więcej. No. A ja miałem taki poziom nahypowania, że nieważne, jaką bym dostał, i tak byłbym zadowolony. Więc ja już właściwie widzę, tylko patrzę na tę grę przez różowe okulary, jestem zachwycony. Bawię się doskonale. Premiera była w zasadzie parę dni temu, ja już mam prawie 100 godzin, więc wiecie, mało śpię, mogę dzisiaj mówić nieskładnie. A to ale jestem jak zachwycony. My wszyscy. Ja widziałem nawet posta, że rok teraz bierze sobie wolno od podcastów, bo musi odpocząć po Cyberpunku. I to był post roku, ja też go czytałem. Post roku. I oczywiście zhejtowali wszyscy, tak, że już nie lubisz podcastów. A ty lubisz podcasty, wszyscy o tym wiemy, to nie ma wątpliwości. Tak, lubię. Nie sądzę, żeby zhejtować, znaczy nie czytałem, bo jestem za bardzo zmęczony, ale zerknę tam, będę się bronił. Dobrze, trollowali, może lepszym słowem jest to, że cię trollowali. Dobrze, to spojrzeliśmy przez różowe okulary, żółte właściwie, co było fajne. A powiedz mi, co było fopą, wtopą, ściemą i porażką roku, o ile chcesz. Tak, z przyjemnością powiem. I też będą tutaj dwa tytuły i też się pojawi tutaj Cyberpunk do pewnego stopnia. Ja oczywiście gram sobie na PC-cie bardzo mocnym i gra mi doskonale chodzi. Tam zdarzają się jakieś takie problemy optymalizacyjne, ale w bardzo, bardzo niewielkim stopniu i trzeba ich tak naprawdę szukać. Natomiast premiera na starej generacji konsol to jest katastrofa absolutna PR-owa i wszelaka redów. To się nie powinno wydarzyć. Tam różne są analizy tej sprawy. Z jednej strony się mówi, że redzi nie mieli już wyjścia, musieli to wypuścić na starą generację, nawet jeżeli nie chcieli, że to trochę Microsoft, trochę Sony, że tam były ciśnienia jakieś, ale mam takie wrażenie, że to jest jak najbardziej gra nowej generacji i na nowe generacje powinna się pojawić, plus na pecety. Stara generacja to bardzo, bardzo nie wyszło. I w normalnych warunkach to nie byłoby nic nadzwyczajnego, ale redzi przyzwyczaili nas jednak do tego, że dostajemy produkty ukończone, świetnie wykonane i nie ma tam żadnej ściemy, bo nie ma potrzeby robić ściemy. A teraz żeśmy trochę zostali tą ściemą uraczeni i to mi się niespecjalnie podoba i jestem trochę nieszczęśliwy z tego powodu. Ale oprócz tego jest jeszcze jeden temat, który chyba może być trochę kontrowersyjny, bo dla mnie do pewnego stopnia wtopą jest także fabuła w The Last of Us 2, gdzie są jakieś takie bardzo głębokie, filozoficzne przemyślenia i jakby nie oszukuję, cała gra jest fantastycznie zrobiona technologicznie. Ona mi się też bardzo podobała fabularnie, ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej mam wrażenie, że nas tutaj deweloperzy z Naughty Dog chcieli uraczyć jakąś właśnie taką głęboką, pełną przemyśleń, filozoficzną historię, a dali nam prawdy, które są ogólnie znane, że zemsta jest zła i że brutalność i przemoc jest zła i że naprawdę dostają po nosie tą przemocą ci, którzy się jej dopuszczają, ale przy okazji to się wszystko odbyło przy takim znęcaniu się trochę nad graczami, nad sympatiami graczy, nad ich uwielbieniem do tych postaci. Więc Naughty Dog chciało opowiedzieć głęboką historię, ale znęcało się nad nami graczami straszliwie podczas przejścia tej gry. Więc uważam, że to jest trochę wtopa. Jakby myślę sobie, że tam były dobre intencje, ale gdzieś to się pogubiło w tej takiej głębokim poszukiwaniu filozofii. Myśli wygrał masochista Neil Druckmann. Tak. Myśmy w zeszłym odcinku rozmawiali o TGA i o podsumowaniu roku i właśnie o nagrodach dla The Last of Us. I ja to, co ty żeś podał jako wady, jako tą wtopę, to ja podałem jako największą zaletę tej gry. Bo to, że ona tak zagrała z graczami, to jest moim zdaniem jej największa siła. Ale dobra, to sobie pogadamy kiedyś, jak będziemy mieli okazję. Tak jeszcze jest. Mamy jeden temacik, Tomaszu. No, jeden klasyczny. Bardzo prosimy, żebyś nam powiedział, czy na co i jak bardzo czekasz w 2021 roku. Ja na przykład na to, że będzie inny, ale o tym może. To tak, oczywiście. Ja muszę przyznać, że cały czas moje myśli kręcą się wokół Cyberpunka. Ciężko mi się od tego uwolnić teraz, bo to jest taki gorący moment i dla tej gry. I gdzieś tam rozmyślam sobie, że bardzo czekam na informacje o dodatkach, na informacje o poprawkach, o tym, czy będzie gdzieś tam kiedyś wersja online, o której już przebąkiwano od dawna. Ale wydaje mi się, że oprócz tego to bardzo, bardzo mocno czekam na God of War, kontynuację, którą liczę na to, że dostaniemy w 2021 roku. To się zapowiada cudownie. Pierwszy, ten poprzedni God of War, to właściwie taki restart trochę, czy skandynawska odsłona, nordycka odsłona tego God of War, bardzo, bardzo przyjemna. Miała pewne braki, natomiast fabularnie była zrobiona fantastycznie. Tam świetna praca kamery i w ogóle gra jest niezwykle przyjemna. Mimo, że zmieniono totalnie perspektywę, to nadal grywalność stała na ogromnym poziomie.
I mam nadzieję, że tym razem dostaniemy coś równie dobrego, ale jeszcze ciekawszego. Jeszcze więcej przeciwników, jeszcze więcej finisherów. A historia była w porządku, taka jaka była, więc tutaj nie mam żadnych uwag negatywnych, ale bardzo czekam na God of War. Bardzo, bardzo. Okay. Słuchajcie, no to ja czekam na kolejny sezon programu Rok w Grach. Właśnie. Także pamiętajcie, Rok w Grach również w Polsat Games. Bardzo mamy wielką przyjemność współpracować z Rokiem. Pewnie będzie coś o cyberpunku. Już, no tak. Jak się wyśpi, to wtedy może. Wiesz, to zawsze w telewizji tak to działa, że nie wiadomo, kiedy ludzie to oglądają. Nie? Znaczy, niby wiadomo, a jednak mogą wrócić do naszego odcinka, który kiedyś będzie archiwalnym. Także tak, na pewno Rok w Grach i Cyberpunk 2077 to jest jeden z tych tytułów, które Rok specjalnie dla nas ograł i wyraził swoją ocenę i opinię nieco bardziej rozbudowaną, bo trwającą aż 22 minuty, bo tyle trwa odcinek. Dzień dobry, witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie w Polsat Games. Ja jestem Remigiusz Rok Maciaszek, a to jest program Rok w Grach. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Cyberpunku 2077, zatem usiądźcie wygodnie, przygotujcie sobie kawkę albo herbatkę i zapraszam do oglądania. No to zapraszamy serdecznie do oglądania. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy ci serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Zdrowia. I lepszego 2021 jeszcze. Wiadomo. Tak jest. Ja wam życzę, bo zakładam, że jeszcze dużo przed wami. Młodzi zdolni, damy radę. Obiecujący. Dzięki. Trzymajcie się, hej. Dobra, czas na kolejnego gościa. Tym razem będzie to Szymon Bryła, czyli CEO, inaczej szef studia One More Level, czyli firmy, która zrobiła taką grę Ghost Runner, którą można powiedzieć, że jest to brakujący kombat do cyberpunka. Udało się. Szymon, żeby podkreślić swoją cyberpunkowość, położył koło siebie gitarkę. Gitarę Johnnego Silverhanda, która nie jest gitarą Johnnego Silverhanda, ale my i tak wiemy, że jest gitarą Johnnego. Wiadomo, tak. Gitemka z gry. Dobra, Szymon, słuchaj, będziemy zaczynali od razu prosto z mostu. Powiedz mi, twoim zdaniem najlepsze, największe wydarzenie lub najlepsza gra roku 2020. Wspaniałego, cudownego roku, który tak bardzo nam zapadł w pamięć. Niezapomnianego. Jak widać po moim tle i otoczeniu, to zdecydowanie tak. Cześć, wielkie dzięki, że mogę tutaj z wami być. Najlepsza gra 2020 roku jest tutaj, ale poza oczywistościami, no to powiem, że dla mnie to będzie zdecydowanie The Last of Us Part 2. Z prostej przyczyny to jest gra, która dostarczyła mi tego, czego ja zawsze szukam w grach, czyli takiego rollercoastera emocji, wrażeń, doznań, gdzie raz jestem szczęśliwy, raz prawie chce mi się płakać, raz jestem zły, a później czuję dumę. I The Last of Us w tym kwestii no, zrobiło dla mnie 100% tego, czego oczekiwałem. Jestem też pod olbrzymim wrażeniem tego, co oni osiągnęli pod kątem technologicznym. Ta szczegółowość, ten detalizm, takie smaczki jak gra na gitarze. To wszystko sprawia, że to jest gra, która mi po prostu długo została w serduchu i w głowie. Czyli miałem taki efekt, wiecie, jak ją skończyłem, że rezonowała wciąż. Mhm. Myślałeś tak, o niej cały czas. Myślałem o niej, myślałem o motywacjach, myślałem o tym, jak na przykład odbierałem główne postacie, jak podchodziłem do tych wydarzeń, których byłem świadkiem, które tak naprawdę stały się za moją sprawę faktami. No jakie to konsekwencje dla tych wszystkich bohaterów, bohaterek przynosi. Także no to zdecydowanie jest mój obok Ghost Runnera numer jeden tego roku. Miałem bardzo podobne odczucia właśnie też po skończeniu tej gry. Takie miałem poczucie, że ona mi siadła na bańkę. Że... Ja byłem po prostu zniszczony. Ja nie byłem zniszczony, ale... Chodzi o to, żeby mówić, że to jest definicja gry roku. Ta, o której myślisz i nie możesz przestać. No tak, dlatego prawdopodobnie ta gra trafi u mnie w moim zestawieniu. To można mieć więcej niż jedną? To jest trudne. Tak, ja mam dualizm taki, wiecie, w ogóle w tym roku ze wszystkim. A tutaj właśnie, wiecie, no, w tym The Last of Us 2 no, świetne było to, że momentami, wiecie, jako rodzic też w tych ostatnich scenach czułem, nie rozumiałem pewnych decyzji, starałem się w nie wczuć i później one zostały ze mną, te myśli i to właśnie sprawia, że wow, scenariusz jest świetny. No dobra, to w takim razie było miło, to teraz troszeczkę trzeba mniej miło. Powiedz, jaka była największa wtopa branżowa w roku 2020? Jest albo czego... najgorsza gra. No. Albo najgorsza albo gra. Albo zaskoczenie, to wybór by nie było zbyt słodko. Jest szeroko. Wiecie co, to ja znowu będę tak
że tak powiem, dwie odpowiedzi, dwa zjawiska, jeśli mogę, bez jasnego wskazania. Odniosę się do wydarzenia z ostatnich dni, tygodni, jak pewnie łatwo wam zgadnąć. I tutaj od razu ważna uwaga i zastrzeżenie. Mi się świetnie gra w Cyberpunka, bardzo dobrze mi się gra. Jak zresztą Tadziu wiesz, bo sobie rozmawialiśmy. I dla mnie jest to gra, na którą czekałem, którą dostałem, której spędziłem już ponad 20 godzin i wciąż sobie planuję kolejnego wieczora, co będę robił. I to jest super. To, co wydaje mi się być problemem, to jest to całe zjawisko dotyczące no, PlayStation 4, Xboxa pierwszego w warstwach, wiecie, komunikacji, informowania, takiej transparentności, z czego to wynikało. I uważam, że no, to jest zdecydowany problem dla studia, do tego, jaką cieszą się do tej pory renomą i z czym się musi zmierzyć. Niewątpliwe wyzwanie, które może nie jest w takiej skali, jakiej miało na przykład Hello Games czy No Man's Sky, ale wciąż ja trochę widzę takie pewne, wiecie, wzorce tamtych wydarzeń, tamtej sytuacji względem tego, co spotyka Cyberpunka na PlayStation 4 i Xboxa pierwszego. Ja też rzeczywiście wierzę w taki trochę redemption arc, Redów, bo to jest świetna firma, pełna świetnych ludzi, którzy potrafią opowiadać niesamowite historie. I Cyberpunk dla mnie te rzeczy dostarcza, spełnia, jestem zadowolony i dziękuję, że mogę sobie w taką grę grać. I to jest jedna rzecz, taka problematyczna, niekomfortowa. Druga jest taka bardziej, wiecie, społeczna. Tutaj mówiliście bardziej wydarzenia, gry, a dla mnie takim trochę taką wtopą społeczną jest to, że nadal jako gracze globalnie mamy problem z takimi rzeczami jak na przykład pisanie do devów z śmierci, jeżeli przesuwają grę. Albo że nie mamy problemu z tym. Że nie ma z tym problemu, tak, właśnie, tak. Rację, no. Tak, dokładnie. Albo na przykład są zjawiska polegające na bombardowaniu jakichś gier tylko dlatego, że są w nich zawarte wartości, które niekoniecznie pasują do naszego światopoglądu. Nie gramy w grę, ale słyszymy, że tam jest coś, co nam nie pasuje, więc od razu leci bombing na przykład na Metacriticu. No a trzecią rzecz to pewnie wciąż takie podejście do kobiet, które są częścią branży, czy to twórczyń wideo, czy osób, które pracują w branży gier, takie często seksistowskie i uważam, że wciąż jako gracze mamy sporo przed sobą pracy, aby to zmienić. I chciałbym, abyśmy w przyszłości mogli powiedzieć, że jest lepiej i mam nadzieję, że te zjawiska zostaną wyeliminowane, bo w tym roku mam takie poczucie, że dały nam się wszystkim we znaki. I to mówię jako gracz, jako deweloper, też po prostu jako facet. I wiecie, co jest najsmutniejsze w tym wszystkim, skoro już w tej smutnej części jesteśmy, że na pewno, Szymon, znajdzie się ktoś, kto ci powie, że moralizujesz, a ja uważam, że to nieprawda. Nie, no to jest bardzo właśnie, bardzo mi się podobała twoja odpowiedź, bo to jest taki właśnie, też myślałem o tym, że dokładnie powiesz Troll albo o tym, dokładnie, albo powiesz o konsolach, bo to jest też taki temat, który wraca, ale to jest dokładnie sięgko moje odczucie. Jest moje jeszcze odczucie. Jedna kwestia, którą chcieliśmy z Szymon z tobą omówić, tak. Czyli oczekiwania. Na co czekasz w 2021 roku? Jeżeli chodzi o gry, to z tytułów najbardziej czekam tak personalnie na Vampire Bloodlines. To wynika z tego powodu, że jestem fanem RPG-ów. Przez 10 lat prowadziłem Vampira Masquerade jako mistrz gry z takim fajnym kartonikiem. Miałem swoich graczy i to była niesamowita przygoda, która tak naprawdę pozwoliła mi znaleźć tą pracę w branży gier, wiele się nauczyć i dobrze się przy niej bawić. Więc zdecydowanie Vampire Bloodlines. No i też jako fan Mass Effecta, czekam na tego remastera, nie da się ukryć. Wiem, że to nie będzie nowe, świeże, ale znowu fakt, że będę mógł tam wrócić, no jest dla mnie super. To jedna z tych takich, wiecie, marek obok właśnie Wiedźmina, Battlefielda czy Call of Duty, to właśnie jest to Mass Effect, do których zawsze jak tylko widzę, że są, okej, ja kupuję, składam preorder, jestem bardzo no, niewymagający, jeżeli chodzi o szybkość podejmowania decyzji. Po prostu widzę, okej, Mass Effect jest, Call of Duty jest, Battlefield okej. Wiadomo, że bywa różnie, ale zawsze te serie, te gry gwarantują mi rozrywkę, super wspomnienia i okazję po prostu na przykład tak jak teraz do grania z dobrymi znajomymi. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched. Roger, copy. Eagle Houston, you're a go for landing, over. Secure a station. Unknown vessel approaching. We need first contact protocol. Humanity now stands as partners of the Empire.
do wampira, to ja tylko przypomnę słowa Nadi z What We Do in the Shadows, czyli co robimy w ciemnościach, że problemem życia z innymi wampirami są wampiry, z którymi żyję, więc więc pamiętam. Bardzo dobrze. Ja tylko powiem, że Szymonowi strasznie zazdroszczę, bo Szymon czeka na gry, które faktycznie w 2021 roku mogą się okazać. Tu wspominam, i wyjdą. Przed roku. Nie będzie tego. I Borderlandsów też nie będzie. Szymon, dziękujemy ci serdecznie, a my cóż, zapraszamy w takim razie na trzecią część, przepraszam, drugą część naszego programu. Szóstą, siódmą, piętnastą. Nie, czekaj, trzecią. Dobrze mówię, trzecią. Dobrze. Słuchajcie, jeden, dwa, trzy. Nie, no bo umówmy się, że time continuity, czyli że tak jakby ta ciągłość czasu w telewizji, ona jest bardzo płynna. Uburzona. To jest trzecia teraz będzie. Restatek, the answers are coming. Słuchajcie, zróbmy tak, oddech, przerwa, ale bardzo króciutka i wracamy z kolejnymi gośćmi już za moment. Masełko. Can you come downstairs for a second, please? The problems with living with other vampires are the vampires I have chosen to stay with. I wanted to talk about general hygiene in the cell. Fopa, tym razem z przegranymi, czyli podsumowanie 2020. Tomasz Gop, Tadeusz Zieliński. Tak jest. Radek Nałęcz, kłaniamy się w pas. Trzecia część naszego spotkania. Słabe te nasze nazwy są. Przegrani, fopa. Znowu w życiu mi nie wyszło. Dokładnie. Natomiast niezmienne jest to, że oglądacie nas w Polsat Games i oby tak też było w 2021 roku. My sobie ten stary rok podsumowujemy razem z naszymi gośćmi. Pora na kolejne łączenie. Jest z nami Krzysiek Dolaś. Słyszę się. Cześć wszystkim. Cześć Krzysiek. Dzień dobry. Fly. Tak jest. To studio reprezentujesz. No i miło nam ciebie powitać w skromnych progach studia Polsat Games. Skromnych. Powiedziałem to specjalnie. Miło, bardzo miło. Krzysiek, mamy do ciebie trzy kwestie. Zacznijmy od tego, co było fajne w 2020 roku, czyli gra roku albo wydarzenie roku w twoim przypadku. Gra roku, no. U mnie cały czas, który gdzieś tam miałem nagranie, to niestety albo stety spędziłem na Wasteland 3 i Animal Crossing. Proszę bardzo. Wasteland 3. Więc no, jest to takie trochę może nie mainstreamowe, że tak powiem, ale też wiele dobrych rzeczy słyszałem o Ghost of Tsushima i Last of Us 2, no ale to jak rozumiem, to chyba każdy, albo przynajmniej bardzo duża liczba ludzi pewnie o tym mówiła. Ja 200 godzin w Animal Crossing mam, hello, w ogóle szpiona wirtualna, o co chodzi? Właśnie chciałem zwrócić uwagę, że jesteś pierwszą osobą, która przypomniała nam o tym, że w tym roku przecież wyszło Animal Crossing. No. Razem z Doomem, swoją drogą, o tym żeśmy już wspominali. I że przecież to była gra, która została uznana w ogóle za ten taki... ponieważ ona wyszła na początku pandemii, to ona była przecież niesamowicie ważna. Właśnie to była jedna z drugich... Marca, ja to pamiętam. No. Tak, to była pierwsza z tych gier takich jak Among Us, to już żeśmy wspominali o Among Usie, i Fall Guys, które były takimi plasterkami na pandemię, bym powiedział, nie? Mm. Powiedz mi, ja w ogóle, co ciebie w Animal Crossingu najbardziej wkręciło? Bo ja próbowałem i ja jakoś nie rozumiem tej gry do końca. Wiesz co, samo to, że ta gra jakoś nie popycha bardzo cię do przodu, wszystko zależy od ciebie. Mhm. Kiedy się zalogujesz, w pewnym momencie tak grasz i widzisz, że dobra, już chyba wszystko zebrałem. Dobra, zasadzę jeszcze to ostatnie drzewko ze złotem i mogę się wlogować, zacząłem się, nie wiem, bawić się jeszcze w coś innego. Więc to było takie fajne, odprężające, bo za każdym razem, jak gram w jakąś inną grę, to ja mam taki... próbuję wszystko maksować. Wszystkie poboczne misje, wszystko zrobić. A tutaj jakieś tak, okej, chyba już zrobiłem wszystko na dziś, fajnie. Taki, miałem przyjemność z tego, że zagrałem i że to już jest koniec. Na dzień dzisiejszy. Czyli jakby w tej grze najbardziej pociągający jest ten brak przymusu, brak takiego nacisku na ciebie, że masz, po prostu jesteś sobie. Mm-hmm. A ty jesteś Farmville'owy? Grałeś w Farmville'a, jak Farmville był popularny? Nie. Nie. Bo to są też podobne te vibe. Są, ja też Farmville'a nie grałem. Ja pewnie rozumiem, ta gra nie każe ci iść do przodu, że w wielu grach progres jest ważny i on jest tym wyznacznikiem tego, że iść do przodu, a w Animal Crossing właśnie to, żebyś się wyluzował wręcz. Ona świetnie do tego mobilizuje, zachęca, zmusza nawet. A
Mówię, że tak samo nie ma żadnych drabinek, no nie, nic się tam nie popycha do tego, żeby się z kimś wyścigować. To jest fajne, bo takim animacie, znaczy w takim Farmville'u, no to jednak gdzieś tam jest ten ranking, prawda? I będę wyżej, będę lepszy i tak dalej. Może trzeba zapłacić coś, a tutaj wszystko jest spokojnie. Animal Crossing jest fascynujący, dlatego że to trochę wygląda, jakby to była jedna z tych darmowych gier, ale ponieważ nie jest darmowa, to jest pozbawiona tych rzeczy, które muszą być w darmowych grach. To czyli wszystkie mikropłatności. A grałeś singlowo czy multiplayerowo bardziej? Bo to też jest bardzo dwa jakby różne podejścia do tej gry, zdaje się, że nie? Znaczy tutaj się trochę zawiodłem, bo jakby założyłem swoją postać, moja 4-letnia córka założyła swoją postać i myślałem, że będzie się dało jakoś na splicie grać albo coś, a tu jednak jakoś tego nie ogarnęli, albo ja nie ogarnąłem. Nie, no chyba się nie dało. Tak było. Nie. Jest też tak, że ograniczony, jeden gracz ma ograniczone możliwości. Tak, to jest jedna ze słabszych stron tej. Ale można grać z dziećmi, to jest bardzo ważne. Można. Dla nas. Są takie gry, które wspólnie można przechodzić, jakby dbając też o rozwój psychiczny i bezpieczeństwo, że się tak wyrażę. To też jest trochę ten rodzaj gry, przy których można wyluzować, zwłaszcza jeżeli robi się dużą grę AAA, tak jak jest w waszym przypadku People Can Fly, czyli siedzicie sobie cały czas nad Outridersami, które będą miały premierę w 2021 roku. I to już w lutym, jeśli dobrze pamiętam? Fajnie, że znalazłeś chwilę, żeby do nas wpaść. Animal Crossing, moim zdaniem, porównując jakby tematykę tych dwóch gier, to jest faktycznie taki wybór, który pozwala pewnie Krzyśkowi odpocząć. Krzysiek, teraz wtopa 2020 roku. Albo wydarzenie, albo zaskoczenie, gra. Wydarzenie, wtopa, no. Dla mnie takie... Nie wiem, no, same konsole z Gen 9, prawda? Niby były w sklepach, a tu już ich nie ma. Ludzie nie zdążyli nawet kupić, albo pójść do sklepu i zobaczyć, czy jest ten sklep otwarty, a już konsol nie ma. Ja miałem szczęście, że przez przypadek przechodziłem właśnie na spacerze jakimś. O, dobra, kupuję. Nie będę czekał. A co kupiłeś? Jestem przeciwnikiem Xbox Series X. A, no a to Xboxa zdaje się, że łatwiej. Troszkę łatwiej upolować. Troszkę, no. Tak, ale zazdro. No. Wy jesteś drugą osobą. Właśnie Tomek też nam tutaj dokładnie ten sam problem przedstawił jako największą wtopę roku. Właśnie brak dostępności do konsol. A ja do kart graficznych z kolei, bo te z tej serii 30 to też są niedostępne właściwie. No i to jest cały czas taki ból. No. Ból duszy, że się tak wyrażę. Jedną jeszcze taką rzeczą to było to, że kurczę, no okej, jest premiera tych nowych konsol, ale nie było jakichś takich gier, które by przyciągnęły, że okej, to jest następna generacja. Mhm. Epic Games pokazał Unreal 5. Jeśli by jakaś gra taka nagle wyglądała jak na tej pokazówce Unreal'a 5, no to bym powiedział, o dobra, to jest następna generacja. Znaczy ja w ogóle... A jednak jest Miles Morales, okej, okay. Demon's Souls, okej, okay. Ale to jakby to nie jest taki ten przeskok. Tak... Znaczy ja w ogóle mam problem z tą generacją, że start tej generacji moim zdaniem był jednym z najsłabszych startów, jeżeli chodzi o gry.
jakie dotąd widziałem, bo zabrakło mi jakiegoś... Co? No dobra, bo ja na przykład z Krzyśkiem się nie zgadzam, że nie widać tego gapa, tego skoku. Jak ja patrzę na Demon's Souls, nie mogę, ale jak patrzę na niego, to po prostu te czasy wczytywania to jest dla mnie gap. To jeszcze jest generacyjny gap. Niemniej jednak, ja się zgodzę, że ilość gier, no to mało. Krzysiek się żachnął. Żachnij się. Żachnij się, Krzysiek. Nie, oczywiście. Ja na przykład teraz gram, no jeszcze mam tego Microsoft Passa, to w ogóle dla mnie jest genialne, dopiero to odkryłem. Ja mam w domu mam komputer taki stary, że tylko służy do łączenia się z komputerem z pracy. Więc tutaj konsola, ten Microsoft Pass i nagle zero praktycznie czekania na wczytywanie się. To jest taki największy w ogóle, w ogóle plus, który w ogóle odkryłem tak, że można grać w gry przez, nie wiem, 15 minut w jedną, 15 minut w drugą, przełączam się między nimi. Gdzieś tam sobie jakiś Gears of War Judgment włączyłem nagle na chwilę, tylko żeby sprawdzić, jak wygląda z tym HDR-em. Po kilku minutach coś innego i tak w kółko. Jakieś, naprawdę, przy tym akurat widać tu ten skok generacyjny. To teraz czas na twoje oczekiwania względem roku następnego, czyli 21. Na co czekasz? Na jaką produkcję? Na jaką grę? Poza Outriders? Poza Outriders, wiadomo. It's the end of the goddamn world out there. All this persistence, this world is crashing down. Poza Outriders to Medium. O, proszę. Od Blobera. No, tam się mam za polski game dev. Tam chłopaki naprawdę pokazali fajną grafikę i jakby potencjał. Oni zawsze mieli takie fajne podejście do tych gier. Observer, prawda, Layers of Fear. To tutaj też liczę, że może być fajna produkcja. A tak to jakoś nie wiem, steezowali God of War'a, tego Ragnaroka, ale steezowali, nic nie wiadomo, co to będzie. Diablo kolejne, nie wiadomo, czy to będzie w następnym roku, czy później. No jakoś taki jakiś niedosyt na razie jest. Mam podobne podejście do przyszłego roku. Też jak się zastanawiam nad tym, na co czekam w przyszłym roku, to mi wychodzi, że tak naprawdę czekam na premierę dwóch gier, które będzie wydawało Flying Wild Hog, no bo jestem z tym emocjonalnie związany, ale tak to nie mam gier, na które czekam w ogóle. Dzięki Krzysiek Dolaś, People Can Fly, był naszym gościem, a teraz czas na gościówę. Gościwe facetkę można powiedzieć nawet. Facetka. Facetka, słowo słowo mojego dzieciństwa. Słowo naszego dzieciństwa. Iga Ewa Smoleńska z Niezatapialnych. Iga. Więc ponieważ mamy tutaj taką nową świecką tradycję, że pytamy się o trzy ważne rzeczy związane z giereczkowym w roku tym i przyszłym, to ja zadam ci pytanie właśnie tu takie, dokładnie takie samo. Pierwsze pytanie brzmi: Iga, czy grałaś w jakieś gry w tym roku, a jeśli tak, to która z tych gier podobała ci się najbardziej na świecie? Grałam w dużo gier w tym roku, ale to jest też pierwszy rok od chyba dekady, gdzie przeczytałam więcej książek niż grałam gier. Iga przeczytała 45 książek. No już 46 przeczytałam. 46 książek? Świństwo straszne. Dwa dni temu żeś pisała 45. No ale czytam cały czas tutaj, nawet widać, że mam książki, już mi się wysypują z mieszkania. Ale czy tam jest 45 książek, tam dyskutował. No, mam też inne pokoje w mieszkaniu. Co chciałam powiedzieć, to ten rok był taki dosyć rozczarowujący, jeżeli chodzi o giereczki jednak, w porównaniu do 2019 i 2018. Ale no trochę udało mi się gier przejść. Nie było źle, ogólnie segment AAA, oprócz tego, że wydali bardzo dużo nieskończonych gier, co nie jest nigdy w porządku, no to jednak mieliśmy Ghost of Tsushima, mieliśmy Ghost Eternal. Mieliśmy Doom Eternal, wyszła Persona 5 Royal, czyli takie troszeczkę rozszerzone demo pierwszej persony, można by było powiedzieć. Było Crusaders Kings 3, było Animal Crossing, w których trzy miesiące chyba udało mi się w tą część w ogóle wbić. Jesteś kolejną osobą, która wspomina.
No, to jest moim zdaniem taki dobry pretendent do gry roku, natomiast wyszedł niestety w marcu, a o tych grach już się zaczyna zapominać pod koniec roku przy podsumowaniach. Byli ci Fall Guys, był Mortal Shell, co jest bardzo fajnie zawsze, jeżeli są zajki nowe wychodzą. Ale ogólnie moim faworytem i sądzę, że bezapelacyjnie w ogóle to jest Hades. Hades jest najlepszą grą 2020 roku. Wiem, że wcześniej była w Early Accessie, ale jakby liczę to 1-0 jednak. A że Supergiant Games nie wydali nigdy złej gry. Hades jest takim troszeczkę ukoronowaniem wszystkiego, co zrobili wcześniej. Połączyli tutaj zarówno no, fantastyczną narrację, z którą zawsze dają radę, z takim naprawdę bardzo dobrą dynamiką, mechaniki dopracowane po prostu do perfekcji, plus mega dobry gameplay loop, więc wszystkie godziny, które włożyłam w Hadesa, to są bardzo dobre godziny. I jeszcze śliczna do tego jest ta gra, dodajmy. Tak, tak, no ale oni też zawsze fenomenalnie ładne gry robią, więc no i to jeszcze jest i po pierwszy polsku chyba, pierwsza gra jest... Supergiant, która doczeka się tłumaczenia. Polskiej wersji, ale czy zauważyliście, że wszystkie gry konsekwentnie Supergianta są w izometrycznym rzucie od początku? No, no właśnie, miałem o tym powiedzieć, dlatego no, ja nie grałem. Znaczy przykład. Moglibyśmy się kłócić, czy Pyre jest zawsze jest w izometrycznym izo. Rzucie, bo to też tak jest, boku, są tam elementy izometrycznego ogólnie rzutu, ale jednak jest to też bardzo dużo visual novel, nie? Mhm. No ale ten cały czas jakby gameplayowo znowu jest to, wiesz, ta stylowa. Bardzo fajne wybory. Fajne wybory, tak, bo co prawda zaskoczyło mnie, że zupełnie nie ma tam, przepraszam. A jeszcze Carrion wyszedł w tym roku przecież. O, Carrion wyszedł. Jak fajnie, że ktoś indyków dopieszcza. Fajnie, że powiedziałaś o Carrionie. No, bardzo fajnie. Potrzeba takiego dopieszczenia. Segment, a niestety jest mega nieświeży od kilku lat. A The Last of Us cię nie ruszyło? To jest... Bardzo dużo już o tym mówiłam w projekcie, więc może nie będę tutaj powtarzać wszystkich myśli. Uważam, że to jest bardzo solidnie, kompetentnie zrobiona gra, która ma gigantyczne problemy, jeżeli chodzi o dynamikę rozgrywki i narracji. I okej, okay, jakby robi pewne rzeczy lepiej od innych gier, dlatego że nie jest grą open world, dlatego że mogli sobie pozwolić na naprawdę produkcyjnie bardzo dobrze zrobienie i cutscenek i całego jakby trybu rozgrywki. Natomiast nie uważam, że jest to cokolwiek blisko listy Schindlera, jak się zwykło o tym mówić. Jest to bardzo kompetentna gra, która jakby była o 10 godzin krótsza, to też by było lepiej dla niej. Ale nie uważam, że to jest w jakikolwiek sposób gra roku. Ale słuchajcie, jeszcze z takich gier, o których warto powiedzieć, polskich gier, to jest Eldernborn. A też Eldernborn wyszedł w tym roku, gra, to prawda. Która wyszła też w 2020 roku i fajnie byłoby o niej pamiętać. Grałem w nią w 2017, mi się przypomniało. Chłopaki tych z laptopem do mnie podeszli. Tomek, mi kiedyś wydamy, tak powiedz, co tego. Powiedz, co ty sądzisz. Pamiętałem od tamtej pory, że będzie taka gra. Iga powiedziała, że jakby segment AAA no, nie jest świeży, więc może teraz nieco więcej o tym powiesz, bo zapytamy cię o wtopę 2020. No właśnie. Zaskoczenie, wtopa. Tak. Znaczy to jest taka jakby... To nie jest sama tylko i wyłącznie gra, o której tutaj powiem, bo chciałabym powiedzieć o wszystkim, co się dzieje dookoła Cyberpunka i moim zdaniem to jest coś, o czym trzeba pamiętać i dużo o tym mówić, bo zarówno marketingowe ukrycie informacji przed konsumentem, którego się po prostu dopuścili, jak i to, co się teraz dzieje z akcją reklamacji tych gier. Oraz to, co się działo z recenzjami, embargo i wszystkim tym, co, no, co było jakby przed premierą oraz to, co się działo po premierze, no tutaj trzeba by było jednak wziąć trochę odpowiedzialności na siebie. Uważam, że nie jest to w jakiś sposób dowiezione. Mhm. Więc może, nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest kontrowersyjny pogląd i że więcej ludzi będzie uważało tak jak ja, ale tak jako wtopę 2020 to nawet nie samą premierę, bo ogólnie jesteśmy już od kilku lat w takim bardzo dziwnym miejscu, w którym konsumentom daje się produkt, który nie jest skończony i który tak naprawdę konsument za darmo testuje, a często jak w przypadku Cyberpunka również naprawia za producenta, co jest trochę dziwne, ale okej. Okay. Ale no, to, co się po prostu działo z grą, która tak naprawdę jest nahypowana od prawie dekady, a co się właśnie działo jakby wobec graczy przez firmę, która jednak jakby nie patrzeć historycznie dowoziła bardzo do graczy i szanowała tego swojego użytkownika. No, mam nadzieję, że to szybko zostanie naprawione. Trzymam kciuki i czekam do tego stycznia, lutego na te wszystkie fiksy, które są obiecane. Mam nadzieję, że będzie lepiej, szczególnie, że jestem użytkownikiem głównie konsolowym, pomimo tego, że na PC też gram, więc uważam, że nie jest to po prostu fair. No,
Ja tylko miałem zapytać, czy ja jestem jedyną osobą, która pamięta Wiedźmin pierwszy po roku, wersja tam Enhanced, czy jak to się tam nazywało? Wiedźmin drugi. Drugi wersja Enhanced. Miałem okazję ją reklamować. Przy trzecim nie było. Przy trzecim mogło... Zapomnieliśmy, bo przy trzecim tego nie było. Dokładnie. Bo CD Projekt już mu się zdarzało znaczy, naprawiać reputację. Wiedźmin 2 też miał problem z tym, że wydali bardzo dużo płyt, które nie dało się zainstalować grę, bo pytało się o pakiet daty, który nie istniał po prostu i też było dużo reklamacji po prostu samych płyt. Więc no, tam są potknięcia, tylko to są potknięcia, z których jednak dało się wyjść, no i jednak istnieje powód, dla którego fani są... No tak zapatrzani w tą firmę, tak? Ona miała jednak takie dosyć duże poszanowanie, jeżeli chodzi o użytkownika. To, co się teraz dzieje, no jakby świadczy troszeczkę inaczej. Tutaj jeszcze bym do tego dodała, ale to już nie jakby skupiając się na CD-pach jakoś bardzo mocno, ale to, co się działo w tym roku, to jest jeszcze bardzo dużo przypadków crunchu po prostu deweloperskiego, nagłośnionego przez krytykę medium bardzo szeroko, którego w ogóle jakby takim ironicznym ukoronowaniem było przyznanie Nagrody Studia Roku Naughty Dog w joystickach, w sumie jakby najbardziej oddolnej i najdłużej funkcjonującej no, jakby ceremonii nagród. I am not gonna lie, this is pretty sweet. I guess for one, it's just amazing to be in company of such amazing games. It's been an incredible year for games and we are fans of every single other game on this list. To the team, to my team, to our team that poured their heart and soul into this game. I know you guys don't do it for the sales or for these awards, but I hope this is some form of validation of the thing that we made. I could not be prouder of this game and the team that put it together and how they lifted each other up when we needed to throughout making it, throughout launching it and then post-launching it. You guys are my family. Co jest dla mnie bardzo dziwne, szczególnie, że w tej samej konkurencji był również Supergiant Games, w którym podobno się wszystkim bardzo dobrze pracuje, jednak zbiera bardzo dobre oceny przez pracowników, więc no, jest to taki sobie rok. Już to nawet super. Nie mówiąc o tym, co się dzieje na świecie. Mega. Jeszcze ja chciałem na sam koniec, bo mamy już troszeczkę mało czasu, jakbyś mogła nam szybko powiedzieć, na co czekasz w przyszłym roku. Czy jest coś, na co czekasz w przyszłym roku? Właśnie przejrzałam dużo list, bo tak czytając to pytanie się zastanawiałam, czy mi wszystko w ogóle wypadło z głowy, że nie pamiętam, co ma wyjść w przyszłym roku, ale sobie przejrzałam listy i nie ma wcale tak dużo gier zapowiedzianych na przyszły rok, takich, żeby miały taką stricte datę na przyszły rok. I ogólnie to czekam, ale to bardzo subiektywnie, pewnie nie jest to odpowiedź bardzo popularna, ale na nasze polskie, bluborowskie medium czekam od bardzo wielu jesteś lat. Drugą osobą, która... ciekawa tego projektu. Jesteś drugą osobą, która wspomina o medium. No. Tak, jestem naprawdę ciekawa, gra jest tak długo w developmencie, że naprawdę jestem super zainteresowana, co chcą pokazać. Mam bardzo dużą słabość do tej takiej magii horrorowo-bluborowskiej, która moim zdaniem już od bardzo wielu gier się tam nie pojawia tak bardzo, jakbym chciała. Więc no, medium poczekam i bardzo chętnie pogram, szczególnie, że uciekli od tej premiery Cyberpunka do przyszłego roku, żeby nie wydawać w ten sam dzień, a może trzeba było. Dobrze, no to fantastycznie. Bardzo ci, Iga, dziękujemy za podsumowanie roku, za ponarzekanie i za wyciągnięcie szklanej kuli. Bardzo fajnie. Bardzo kompletne było to, muszę tak powiedzieć. Za znalezienie chwili czasu, żeby wpaść do nas no i porantować sobie. Dziękujemy. Chodź kiedyś popływać z Ciebie jeszcze. Dzięki piękne. Mamy jeszcze jedno bardzo wyjątkowe połączenie, bo będziemy się łączyć za wielką wodą. Będziemy przerzucać kabel i będziemy sprawdzać, czy dobrze słychać i czy dobrze widać. Tak jest.
Ladies and gentlemen, przed nami gość zza dalekiej, długiej, głębokiej i wielkiej wody, Michał Madej z Activision, wdzwania się do nas z Irvine w Kalifornii. Erewań możemy mówić. Z Erewania, z Los Angeles, Erewaniowego. Rok jest bardzo wyjątkowy, w Kalifornii szczególnie, bo nie tylko pandemia, ale też i tam pożary. Fajnie, że znalazłeś dla nas chwilę, mam nadzieję, że wszystko jest u was w porządku. Czekaj, to jest jeszcze siódmej nawet u ciebie nie ma w tej chwili, szóstej nieważne. Czas w telewizji czas jest płynie relatywny, różnie, w każdym razie dziękuję bardzo, że znalazłeś tak chwilę. Super, że możesz z nami być. Przejdźmy do konkretów. Michał, skoro już jesteś, skoro cię złapaliśmy i możemy z tobą chwilę porozmawiać, zacznijmy od roku, który właśnie się kończy. Możemy na pewne rzeczy, o których nie chcemy rozmawiać, zasłony milczenia spuścić, ale nie możemy na to, w co grałeś i co najbardziej ci zapadło w pamięć z 2020 roku. Twoja gra. Moja osobista gra, mój osobisty typ to jest Hades. To jest gra, którą chyba najwięcej grałem i absolutnie uważam, że to jest perfekcyjna, po prostu perfekcyjna gra dla mnie. Jeżeli jesteś twórcą gier, to gry tak mniej więcej dzielisz na takie dwie kategorie. Jedne, które grasz po prostu i sprawiają przyjemność, takie gry, które nie tylko grasz i sprawiają ci przyjemność, ale nawet jak myślisz, co byś zrobił lepiej, to myślisz, no nie da rady. Ja nie mam pojęcia, co wypada się mógł zrobić lepiej, więc to jest tego typu gra, od której się potwornie dużo nauczyć można i mówię, przyjemność grania była rewelacyjna po prostu. Więc to jest mój osobisty typ. A to nie znaczy, że to była jedyna rzecz, która się wydarzyła w tym roku 2020. No. Mieliśmy kilka również bardzo interesujących rzeczy. Ja może trochę stary jestem, ale na przykład taka gra jak Fall Guys, na samym początku miałem Massive Frajdy z tą grą i to też jest takie otwierające bardzo mocno, szczególnie designerom oczy, którzy nie wiem, starają się tworzyć gry, które są potwornie skomplikowane, mają jakieś tam głębokie mechaniki, po czym ktoś przychodzi i mówi, no nie, ja chcę zrobić taką grę, gdzie będzie się takimi żelkami uderzać w siebie i będzie fajnie, bo się będą odbijały. I się okazuje, że to jest to, że żeby gra sprawiała frajdę, to po prostu można właśnie zbudować takie bardzo proste mechanizmy, które nie wymagają od ludzi jakiegoś, nie wiem, zrozumienia, że tam jest jakaś mechanika RPGowa, że tam się, nie wiem, leveluje, że jest jakaś fabuła, tylko po prostu bierzemy 100 osób, bardzo prostą mechanikę i można na jej podstawie zrobić świetny tak zwany emergent gameplay, bo tam się naprawdę dużo fajnych rzeczy może dziać. Więc dla mnie ulubione takie określenie, żeś powiedział, emergent gameplay. Określenie 2020, tak? Ale taka, ale ludzie myślą, znaczy większość designerów, kiedy myślą o emergent gameplay, to myślą sobie, no dobra, no to muszę zrobić tam, nie wiem, z 15 różnych mechanik, systemów, nie wiem, jaką fizykę, symulację świata, to wtedy to wszystko się będzie tam jakoś, nie wiem, między sobą łączyć i tworzyć te bardzo ciekawe rozwiązania, na które prawda, designer niby nie wpadł. A to się okazuje, że można bardzo prosto, po prostu można dać ludziom bardzo proste mechaniki, bardzo prostą fizykę i to też wystarcza, żeby stworzyć tak dużo frajdy. No. To jest dla mnie, to było ciekawe. No i oczywiście Among Us, który jest strasznie też, znaczy ja tu powiem tak, to jest ciekawa historia, bo Among Us nie jest pierwszą grą, która próbowała zrobić mafię czy tam wilkołaka, w zależności od tego, z jakiego pokolenia człowiek pochodzi i grał w tego typu gry. Natomiast no, zdecydowanie jest to przykład przeniesienia bardzo fajnej mechaniki społecznej, czy tam gry takiej, w którą się gra z ludźmi planszowej, udanej do świata gier komputerowych. I to, no, bardzo, bardzo fajne doświadczenie, bardzo fajnie działa. No więc to były takie moje gry, które grałem. No oczywiście grałem również tam w nasze gry Activision, ale ten nie wiem, czy można. Aż oczywiście, no, zrobiliście na przykład najlepsze Call of Duty. Też można, no, tak, najlepsze Call of Duty ever, tak? No, nie powiem, że ever, bo może będą lepsze za rok. Ja tutaj nic nie będę, nie powiem, że najlepszy Call of Duty ever, natomiast tak, to był na pewno duży, to jest duże wydarzenie, nawet jeżeli ktoś nie jest fanem, powiedzmy, Call of Duty czy strzelanek, wydawało się, że ten rynek Battle Royale już jest zapchany, tam już bardzo ciężko jest się wepchnąć, jeżeli nawet się udaje takim Apexowi, to bardzo trudno utrzymać. No i się okazało, że jest jeszcze miejsce i jak się przyjdzie z bardzo kolejną innowacją, jak się potrafi znaleźć swoje miejsce w tym rynku, no to jest duży sukces, więc Warzone zdecydowanie jest świetne. No i oczywiście wyszedł kolejny, ale Warzone to jest chyba najważniejsze coś, co się wydarzyło w świecie Call of Duty. 1943. Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. 1968, Vietnam War. Viet Cong soldiers orchestrated by Perseus
attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. 5 days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play again and planning an attack on the West. Perseus, the CIA's analysts consider him to be the single largest threat to the free world. Mr. Hudson, we're all aware of Perseus. We're also aware he's more myth than fact. I mean, personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig, allow me to introduce the man best suited to respond to that. CIA clandestine special officer, Russell Adler. He's one of the few people who even come close to capturing Perseus. Mr. Adler, why should we take this Perseus threat seriously? You don't have to, sir. Yeah, then a lot of innocent people are gonna die. Why do you say that, sir? Every time Perseus has come into play, it's shifted the balance of the Cold War. And after 13 years of silence, if he's active, something big is gonna happen. Something that will affect the free world. Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell Adler. I know their names. Who do you think approved their last mission? Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Can you stop Perseus? We can, sir. I've already submitted the requisition for my team. Dobra, to przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu, troszkę mniej wesołego, czyli jaka jest twoim zdaniem największa wtopa, największe negatywne wydarzenie 2020 roku, oprócz pandemii oczywiście. Niektórzy walą zdziwienie, jak ktoś nie chce narzekać, to też pozwalamy naszym gościom powiedzieć zaskoczenie, zdziwienie, ale ty chyba możesz walić prosto z mostu, Michał. No nie, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo świeże, nie? Zdarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni. No, wszyscy to mówią. Chyba, znaczy nie, bo to trzeba by bardzo się nastarać, nie wiem, trzeba by się bardzo postarać, żeby wymyślić coś innego, co się wydarzyło w tym roku naprawdę w kwestii wtopy. Mm-hmm. I no, chyba wszyscy wiemy, że to nie tak miało być. Nie? I bardzo żal zespołu, bardzo, bardzo niefajnie, co się wszystko wydarzyło z Cyberpunkiem. Zobaczymy, mam nadzieję, że to chwilowe, że zespół się z tego jakoś, nie wiem, będzie w stanie odkupić. Ale tak, to jest na pewno wtopa duża. To jest chyba też taki, znaczy ja tutaj trochę będę bronił CD Projektu. To się dzieje zazwyczaj, kiedy się robi gry na przecięciu generacji. Mm-hmm. I bardzo trudno jest tak naprawdę stworzyć idealny produkt i tak naprawdę wiadomo, że trzeba zaspokoić ambicje nowej generacji, która jest dużo potężniejsza, nowych PC-tów i wszystkiego, co przychodzi. Ta gra ma się sprzedawać, to jest RPG, ma się sprzedawać przez kolejne lata, w związku z tym ona musi wykorzystywać najnowszą technologię. Zresztą widać, prawda? Mamy przykłady, nie wiem, na Nvidia, czy wiadomo, że na nowej generacji to będzie świetnie wyglądało. No i przy okazji trzeba starą generację obsłużyć. No i niestety, no to jest bardzo, bardzo trudne, więc nie wiem, ja trochę tutaj mówię. Będę ich bronił, bo to jest bardzo trudny moment do wydawania gier i bardzo trudny moment, żeby zrobić. Ja się z tym w 100% zgadzam, tylko jednak zwróć uwagę, że jakby ostrze natarcia i ostrze krytyki nie jest dlatego, że gra jest słaba czy źle działa na konsolach, tylko przede wszystkim dlatego, że oni powiedzieli, że działa dobrze. I jakby nie zmanagowali tych oczekiwań graczy, nie powiedzieli im, czego się mogą oczekiwać i gracze się spodziewali po prostu czegoś lepszego. A propos tego starania się co do alternatywy dla wtopy roku, to Tomek akurat bardzo celnie rzucił, że premiera nowych konsol i ich niedostępność na rynku i kart graficznych to dorzucił Radziu. To tak a propos. To dobra, to przynajmniej z tej naszej polskiej perspektywy. Z tej naszej perspektywy, tak. Jest bardzo trudno to dostać. Wszędzie chyba tak jest. Tak? Ale wiecie co, to wtopa jak wtopa. No, nie, no na pewno. To, że nie uda się ich kupić, to jest jakiś tam problem. Natomiast no z drugiej strony, no nie wiem, czy będzie wtopa, bo to jest bardzo, z tego, co jak to wygląda, to wydaje się, że ta generacja jest bardzo dobra, tak? Mm-hmm. Że tutaj nie ma kombinowania, tak jak było w poprzednich, co to będzie, tylko po prostu zarówno Sony, jak i Microsoft zapewnia naprawdę świetne maszyny, więc mówię, no ciężko to określić taką w 100% wtopą, nie? No to na to się też nałożyło ten 2020 i inne czynniki, z tego co wiem.
I to samo z kartami graficznymi. No mówię, na pewno nie jest to optymalne. Wszyscy chcieliby sobie kupić na święta, czy tam komuś kupić na święta. Ale no tak, sądzę, że to w porównaniu z Cyberpunkiem w dalszym ciągu jest. Okej, okay. to jeszcze jedna kwestia, którą chcielibyśmy poruszyć, czyli twoje oczekiwania względem roku 2021. Czy jest jakaś gra, na którą czekasz w tym kolejnym roku? Tak, zdecydowanie. Ja jestem wielkim fanem World of Darkness, w związku z tym ja oczekuję, że w końcu zostanie wydany kolejna część Vampire the Bloodlines 2. Vampire the Masquerade Bloodlines 2. To jest gra, na którą czekam, RPG przyszłego roku. Mam nadzieję, że zostanie wydany, bo nie obiecali. To jest chyba zdecydowanie mój typ. I to jest... Poza tym, tak. Nie, no mów, przepraszam. Nie, to zadałeś pytanie, to jest numer jeden. Ja natomiast na pewno jest tam trochę innych rzeczy, które bym z chęcią zobaczył. Ja powiem tak, jestem zainteresowany bardzo Hogwarts Legacy, czyli Harry Potterem o otwartym świecie. Mm-hmm. Trochę taki Wiedźmin w świecie Harry'ego Pottera, więc to mnie interesuje. A z chęcią pograł. Na pewno jest trochę innych ciekawych gier, mówię. To są chyba te dwie, na które rzeczywiście czekam. Magic, both beautiful and powerful, binds together our long history. That common bond we share is the legacy of Hogwarts. It is time to add your own story to these hallowed halls and quite possibly shape the future of the wizarding world. Every corridor, every portrait, every stone in this castle tells the story. Witches and wizards who came before. Here you will meet lifelong friends and grow into your own magical abilities in the classrooms of the world's most talented professors. And while your journey begins at Hogwarts, brewing potions, taming fantastic beasts, and mastering spells, there is a larger world beyond these walls. World filled with dangers you can't yet imagine. An ancient knowledge long gone from this world. That strange and mysterious talent you possess may be the key to unlocking this dormant power. Your potential is limitless. But what form will it take? The journey ahead will reveal what you stand for. Dobra. No i co, i mniej takich sytuacji jak końcówka 2020 roku, i jego początek w sumie też. No i w ogóle, żeby 2021 nie był pod wszystkimi względami taki jak 2020. Epidemicznymi. Oprócz tego, że był dobry dla branży. Natomiast faktycznie Michał tego nie słyszał, ale też Iga między innymi mówiła, że były cały czas te historie związane z crunchem i tak dalej, więc być może rok 2021 gdzieś tam czegoś nauczy i menadżerów, ale też nas, samych graczy. Czy również może trochę zbastowania z tymi oczekiwaniami, trochę daje więcej luzu twórcom. Ja sądzę, że też znowu nie będę tutaj bronił wszystkich, którzy wszystkich crunchy, które były, bo to nie chodzi o ludzi, którzy crunchowali, to nie jest ich wina, ale crunchy w 2020 wynikały też z tego, że przechodziliśmy na ten tryb pracy z domu. I czasami to jest, dla niektórych to jest łatwiejsze, dla niektórych to jest trudniejsze, i to zależy też od zespołu, zależy od sposobu pracy. Więc mówię, no to na pewno w 2021 wchodzimy z nadzieją, że będzie inaczej, czyli będzie szczepionka, ale też z doświadczeniem, jak to się robi, jak można pracować z domu. I mówię, no niektórzy się dostosowali przez miesiące, niektórzy od razu pracowali, więc ja sądzę, że to na pewno też zmieni sposób. To też mogło wpłynąć na to, że bardzo dużo firm crunchowało w tym roku. To nie tylko, nie tylko mówię, Cyberpunk i CD Projekt, ale to było spowodowane tym zmianem rodzaju pracy. No. To niestety jest nowość, nie? Dla wielu osób.
Ale z drugiej strony też ciekawa zmiana w branży, bo to może na pewno, czy to dygresja, jeszcze nie mam chwilę, tak? Że branża gier była o tyle ciekawa. Zauważmy, że gry komputerowe, świetne gry są tworzone na całym świecie praktycznie. To nie jest tak z filmami, które właściwie były robione tylko w Hollywood, bo to było bardzo zlokalizowane, tak? Talenty przyjeżdżały tutaj, no i żeby znaleźć kogoś dobrego, no to ciężko było gdziekolwiek indziej na świecie. Nawet jak ktoś był dobry z jakiegoś państwa, to lądował w Hollywood. Natomiast gry komputerowe są dużo bardziej globalnym, jeśli chodzi o tworzenie, zjawiskiem, prawda? Mamy świetne firmy w Polsce, no ale w całej Europie i rozproszone po świecie i pojawiają się nowe firmy, nie wiem, w Iranie czy w Indiach, więc mówiąc o tym, że Chiny ostatnio w tym roku. O, z takich wydarzeń w tym roku ja uważam, że w ogóle to jest trochę jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, to jest wielkie wejście firm chińskich na rynek gier AAA. Mm-hmm. I to jest gigantyczne wydarzenie moim zdaniem, ponieważ no, to zmieni rynek gier. Mm-hmm. I tutaj mamy, zaczęło się od, to znaczy najważniejsze to jest Genshin Impact, nie wiem jak to się dokładnie czyta. Mm-hmm. I ja bym tutaj chyba nie da się tego do końca jeszcze ocenić, jakie to jest wydarzenie, ale to jest pierwsza gra AAA, która została wydana w modelu free to play. I sprawdziło się to, czyli co jest już szokiem, stworzona przez chiński zespół i to nie jest na rynek chiński, tylko na rynek globalny. Mieliśmy potwornie dużo fajnych w ogóle trailerów, nie wiem, jest ten cyberpunk chiński, jest chińska. No. Tak, jest chińska wersja Sekiro, więc mamy dużo, pojawiają się po prostu naprawdę produkcje światowej jakości w Chinach i to będzie gigantyczna zmiana. I ten cała sytuacja z koronawirusem, z tym, że pracujemy z domu, też spowoduje, że to tworzenie gier będzie tym bardziej rozproszone po świecie i tym bardziej będziemy widzieli ciekawe rzeczy pojawiające się. To jest niesamowite, kurczę. Słuchajcie, ja mógłbym z Michał, ja nie wiem, ile lat myśmy się nie widzieli, ja mógłbym z tą godzinami rozmawiać. Michał, jak zacznie od ciekawostek, to nie jesteś... No, ja się teraz zastanawiam, gdzie my to wrzucimy, bo... Najwyżej zrobimy dłuższy odcinek. Zrobimy dłuższy odcinek, serio, bo... Ale serio, Michał, to jest niesamowite. Ja siedziałem jak zaczarowany teraz. To jeszcze zapytasz o jedną perspektywę, czyli o ten gaming w chmurze, tak? O tę usługę, o ten kierunek rozwoju w stronę właśnie bycia takim gamingowym Netflixem, czyli gry jako usługa, ale też same usługi dostarczające gry, gdzie można właściwie na starym komputerze odpalić gry, które chodzą, nie wiem, na kompie za 10 tysięcy, tak? Na przykład. Tak. No, jaka jest twoja perspektywa? Jak to widzisz? Czy to faktycznie może zagrozić, nie wiem, twórcom z jakiegoś powodu, tak? Nie wiem, mogłoby zostać przez to zamknięte jakieś niektóre firmy. Czy wręcz przeciwnie, będzie dobrze. Tak? Straszne. To może dojść do końca straszne, bo jest to jakieś, nie wiem, skrajność tego całego zjawiska. Znaczy, jedno jest pewne, w pewien sposób problemy, które są z cyberpunkiem, pokazały, jak potwornie skuteczne jest granie streamingowe. Bo to nawet nie chodzi o chmurze, bo ja tutaj trochę rozróżniam, to jest trochę co innego. Ale streaming, czyli zarówno Stadia, jak i Nvidia Now świetnie dają radę z tą grą. I to jest przykład, to jest chyba taki pierwszy moment, kiedy te usługi pokazały swoją siłę i bardzo dużo było pozytywnych artykułów na ten temat. Ja sądzę, że z punktu widzenia klienta będzie tylko lepiej. Znaczy, problem tu jest taki, że z punktu widzenia klienta to jest genialny pomysł. Tak? Bo oczywiście nie sprawdza się do wszystkich gier, to zawsze będą ludzie mówili, oczywiście jak chcesz bardzo, nie wiem, grać i sportowo, no to raczej nie. Sekiro, ale po pierwsze, jeżeli to stanie się bardzo popularne, to można designować gry tak, że one na przykład wymagają mniejsze tam, nie wiem, precyzję inputu, czy jakieś tam rzeczy, że to będzie, że to, co jest technicznym problemem tego typu usług, będzie mniej problematyczne z punktu widzenia gameplaya. Natomiast problem jest tutaj taki, że ja do końca nie wiem, jak wygląda biznes model tego. I tak naprawdę chyba nikt do końca nie wie. To jest taki trochę... Wszystkie to jeszcze dziki zachód jest. To nawet nie jest dziki zachód, to jest takie trochę... Nie wiadomo, czy na tym da się zrobić pieniądze, nikt jeszcze nie wie. Ale lepiej tam być, niż nie być. I mi się wydaje, że to jest trochę tak z Księżycem, nie? Lepiej wszystkim tam się tam wydaje,
Na księżycu można tam, nie wiem, wydobywać jakiś hel czy tam coś innego i to jest takie science fiction, że kiedyś być może to będzie potrzebne, bo nawet jeszcze nie mamy reaktorów, które działają na ten hel, ale wyścig jest i są firmy, które wymyślają, jak tam wysłać łaziki, jak ten hel 3 pozyskiwać. To jest trochę tak z tym streamingiem. Nie? To jest wyścig bardziej prestiżowy na tym etapie, próba postawienia flagi, próba nauczenia się, próba zbudowania infrastruktury. Natomiast to, jak to docelowo będzie działać, jak to będzie się biznesowo opłacać, to ja sądzę, że to w dużej mierze też zależy od twórców gier, jak my zaczniemy pisać gry, bo w tym momencie piszemy gry na pojedyncze maszyny i to mimo wszystko oznacza, że jeżeli ktoś chce grać w taką grę streamingową, no to gdzieś po drugiej stronie, zarówno nie wiem, czy tam Microsoft, czy Nvidia, czy Google, to musi po prostu kupić odpowiednią ilość kart graficznych, odpowiednią ilość komputerów, to postawić i to będzie tam działać. Natomiast mi się wydaje, że to zacznie mieć sens, kiedy pisanie gier będzie rzeczywiście pisaniem pod chmurę, czyli nie będziemy optymalizować gier pod, musimy to zrobić na nową generację konsol, starą generację, czy tam, nie wiem, peceta z danym dyskiem, tylko po prostu gry będą pisane w taki sposób, że no ona może być uruchomiona w chmurze, czyli jeżeli serwery Google w danym momencie wyszukiwania, nie wiem, wyszukiwarka Google, czy nawet nie gamingowa maszyna, tylko wyszukiwarka Google w danym momencie pracuje na 75%, to te 25% może być używane do tego, żeby obsługiwać grę. To jest ciekawe, Michał, bo to, żeś naszkicował przejście takie, że myśmy wszyscy myśleli, nie wiem, sprzętowo albo tam gameplay, a też pokazał, że na tym rynku może wygrać ten, kto lepiej dostosuje wymyśli to lepiej, projekt gry tak. technologii do tej nowej platformy. Bardzo fajna refleksja, nie pomyślałem o tym. Tak. To prawda, że obejść to po prostu, jakby zająć ten teren, ale to jest bardzo też celne to, że fajnie jest tam być na początku. Musimy chyba kierkę tak. w Kierman zwie, co? Tak, Michał, tak. musimy kończyć, dziękujemy ci serdecznie za rozmowę, to będzie na FOPA Extra na pewno. No to będzie w ogóle wszędzie. Mega, tak. mega, to będzie wszędzie. Dziękujemy ci stary za tę rozmowę. Dziękujemy pięknie. Za zaproszenie, na razie. Trzymaj się. Michał wspomniał właśnie o tym, że tam trzeba budować te farmy, które obsłużą, prawda, to duże zainteresowanie, więc wiemy, gdzie poszły te wszystkie karty. Tiry po prostu. No właśnie teraz tam ktoś siedzi na farmy. I składa i zawija w ten dokładnie, folikę. A my gracze jak zawsze. Dobra, słuchajcie, ponieważ czas nas goni niemiłosiernie, troszkę żeśmy przeciągnęli, będziemy musieli tutaj robić nasze telewizyjne cuda, więc cóż. Różyczka, czajniczek, amforka. I co jeszcze chcesz pokazać w tym odcinku? Czajniczek w drugą stronę. Na ten odcinek czekamy cały rok, co roku. To tutaj dodamy bumperek na montażu. Także bumperkiem otwieramy trzecią godzinę naszego, znaczy trzeci segment, tak? Do szcześnika wysyłam, bo pyta się ten, czy napisze, co robimy dzisiaj. Iga! Rusza jest się! Iga. Żyje! Czyli Iga nas słyszy. Cześć Iga! Jak nas słyszysz, to zrób gwiazdę. Ten odcinek będzie specjalny, bo nie będziemy w nim sami. Z dwóch prowadzących dostaniecie jeszcze jednego prowadzącego, czyli będzie nas trzech. Dobra, to ja tutaj na razie te wszystkie akcesoria pozdejmuję. Super, nie. Zaćmienie miałem, nie mogłem zrozumieć, o co ci tak chodzi. A także teraz i zamknę. Prowadzasz. Wyprowadź. Tak. Wyprowadź, jest Madej. Trzech, Radziu, czy trzech? Po raz kolejny się spytam. Trzech w tej samej cenie. Dobrze. To zapowiedzmy w takim razie. Naszym gościem i współprowadzącym będzie Tomasz Gop. Dzień dobry! Bardzo ładnie. Bardzo dobre wejście. Boże, ja się zepsułem zupełnie. No tak, no drugi raz mi podmalowują. Zawsze byłem, wiesz, tym pupilkiem. Polsat Games o 16.30, podsumowanie roku, musicie to zobaczyć. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. 16.30 było już? No, poczekajcie. Mogę się tam wbić? Energia! Raz, dwa, trzy. A poczekaj, powiedziałeś tak. Raz. Tak? Nie, czekaj. Tak? Raz, dwa, trzy. Takie trzy. Że palec! Tak, że masz się przesunąć na lewo. Ale ja chciałem jeszcze raz skomendować Tomka za rozmowę z rokiem.
Promos i fotka. Pornos i... Dobra. Wyszło super, nie trzeba powtarzać. Nasz gość, Tomek Gop, właściwie to już nie dość gość, współprowadzący, bardzo, Tomek, bardzo, Tomek bardzo Gop, mi miło, z przyjemnością. Słowo na koniec. Słowo na koniec. Dobre. Tadeusz Zieliński, współprowadzący. I Radosław Nańcz, współprowadzący. Ale tak już poważnie, słuchajcie, dziękujemy pięknie za cały sezon, trzeci sezon programu FOPA, widzimy się w kolejnym, widzimy się w 2021 roku, też wam będziemy ten rok podsumowywać, ale przede wszystkim będziemy wam opowiadać tak na bieżąco, co dzieje się w świecie gier na antenie Polsat Games. Do zobaczenia, pa. Trzymajcie się.